Zaczynamy. Tadam. Zaczynamy kolejny krokiet. Nie wiem, czy się nie słyszę tam przypadkiem w głośnikach kogoś. Możesz się słyszeć. Ale nie, już jest wszystko ok. To może zacznijmy od składu osobowego, a potem wszystko wytłumaczymy. Dzisiaj znowu czwórka. To jest tak, że raz jest trzech, raz jest czterech. A miało być trójka, ale może nie sprzedawajmy zbyt wielu tych takich historii z zaplecza. Jest z nami Konrad Hildebrand. Dobry wieczór. Jest z nami Tomasz Drabik. Cześć. Jest z nami Szymon Libert. Witam, cześć. I tutaj kontroluję wszystko póki co ja, Maciej Makuła. Dobry wieczór. Mamy niezwykle fajny czas, jeśli ktoś lubi. W sumie na nic nie można narzekać. Powychodziły gry, mamy dramy, były fajne filmy, o których można porozmawiać. No. Nie wiem, więc zwracam się do was. Od czego zacząć? Jak tym ładnie pokierować? Możemy zacząć od Secret Service'u. Czyli to jest najświeższe. To jest tak, że to tak było na tych weselach tam w biblijnych, że najpierw się podaje, to zobaczymy, czy to jest takie najlepsze wino, czy najgorsze. To jest najbardziej trzepie. Najbardziej gorące wino. To ja się nie znam na alkoholu, nie wiem, czy gorące wino to jest dobry argument, ale... Nie, no jest ten, można zrobić takiego grzańca i to jest spoko. Okay. Dobrze, że mi przypomniałeś w ogóle. Muszę sobie tutaj zapisać, że wiedziałem, że coś tutaj mi brakowało w diecie. Secret Service. Nie wiem, ktoś chce taką zrobić, takie zaplecze informacyjne, bo jak na przykład słucha nas teraz osoba, która sobie odpuściła newsy branżowe, to może już nie wiedzieć, co się stało. Czy może nie być zaskoczona. Ja mogę streścić. Proszę. Więc dawno, dawno temu, w latach 90. niewiele było rzeczy, które można było robić ciekawego, nie wychodząc z domu. I w tamtych czasach bardzo modne było czytanie o grach, które nie miało się szans zagrać, bo nie było internetu. Więc całe pokolenie młodych chłopców wychowało się na magazynach, w których była masa informacji o grach, których nigdy nie widzieli w życiu na oczy. No i pod koniec lat 90. większość tych magazynów siłą rzeczy, jako że pojawił się internet, wymarła. I w 2014 roku grupa osób, która żyje z nostalgią do tamtych czasów, stwierdziła, no to skrzesimy legendarny tytuł z tamtych czasów, Secret Service. I skrzesili go na zbiórce Polak Potrafi. A potem nagle okazało się po dwóch numerach, że Secret Service na początku XXI wieku nie zwinął się nieprzypadkowo i że były jakieś konkretne przyczyny, zazwyczaj personalne. No i teraz te personalne przyczyny dały o sobie jeszcze raz znać. Więc oto w ten sposób, jeśli ktoś nie płakał po Secret Service za pierwszym razem, tak może teraz nie płakać drugi raz. Znaczy w ogóle, bo tak jest kilka spraw, które pozornie to wygląda w ten sposób i to jest taka wersja, która mi się nie podoba, bo to jest takie pisanie, że to jest Polska i biznesy polskie, że to wygląda w ten właśnie następująco, że goście zebrali hajs, bazując na tym sentymencie do Secret Service'u, wydali dwa numery i teraz bach, się okazuje, że tak naprawdę to haha, nie zbieraliście na Secret Service nowy, tylko na pismo, które nazywa się Pixel, bo zmieniamy wszystko. W sumie to nie zmieniamy wszystkiego. Skład osobowy zostaje ten sam redakcyjny, tylko się zmienia, tak zdejmują tą taką, podnoszą kurtynę i okazuje się, albo ktoś rozdrapuje to opakowanie i okazuje się, że pod tym napisem Secret Service jest Pixel. Ale to są tylko pozory. Ja czuję się o tyle zawiedziony, że miałem nadzieję, że skoro już coś takiego się wydarzy, to powtórzą historię, bo coś takiego już w historii pisma się przecież wydarzyło, że stracili prawa do nazwy. I przez pewien czas się pismo nazywało inaczej, bodajże New Secret Service, czy coś takiego. Mm-hmm. New S Service. Tak. New S, formalnie chyba Secret Service. Także liczyłem na to, że zmienią po prostu na New S Service i to będzie taka dodatkowa fala nostalgii w takiej mikroskali, bo wtedy to było na przestrzeni wielu lat, a tu na przestrzeni zaledwie dwóch miesięcy przeżywamy tą historię raz jeszcze. No niestety, no, trochę zawiedli. Znaczy na pewno jest, znaczy inaczej na pewno. Tak jak ja interpretuję tą całą historię, to nie wydaje mi się, i na tyle, na ile znam osoby zaangażowane w ten projekt, to wbrew niektórym opiniom internautów, to nie jest to, że ktoś padł na niesamowity plan, jak zarobić 280 tysięcy złotych. Ej, bo no jak sobie... I podzielić to tam na kilka osób, które to robiły. Więc generalnie kilku fascynatów, bo Robert Łapiński, który jakby jest jednym z głównych organizatorów tego przedsięwzięcia, na tyle, na jakiego go znam jako organizatora,
tego konwentu Pixel Heaven. On jest po prostu fascynatem, on jest po prostu hobbystą i na maksa uwielbia gry wideo. I ma straszną po prostu nostalgię i miłość do tych dawnych czasów. Więc jak przydarzyła się okazja, żeby zrobić magazyn ze swoimi idolami, no to zrobił, no kurczę, kto by nie chciał zrobić. To znaczy no jeszcze, jeszcze odnośnie obalając tę teorię o tych mrocznych właśnie spiskach i szybkim zarobku i o tym, że tak się w Polsce robi interesy, to rozrobiliśmy z Kłazem, zresztą pewnie podpatrywałeś, czy tam też byłeś uczestnikiem, taką analizę prostą. No i w sumie wychodzi na to, że gdyby ten plan, że to było głównym motorem napędowym, to, że zbieramy kasę jako Secret Service, a potem robimy wielkie przepoczwarzenie w Pixela, no to to jest totalnie głupie, no bo to nie trudno przewidzieć, że zostanie się z całą... Już otwieram sobie stronę, wspieram to, czy Polak potrafi. To było wspieram to, czy Polak potrafi? Polak potrafi. Jezu, Polak potrafi. Tak, wspieram to konkurencję. Teraz tak Polak potrafi, wszyscy się ten dopisywali, że no Polak potrafi. Tak, tak, nazwa stała się, zmieniła swoje znaczenie. I w każdym razie, gdyby ten plan był takim od początku chłodno skalkulowanym... jeśli by oni tak skalkulowali ten plan, to są geniuszami zła. No pełen ukłon. Mają to są geniuszami zła łamane przez kompletnymi idiotami, bo no, to jest... Nie, no wiesz, jeśli mają kasę teraz i... Znaczy, jeśli by zrobili coś takiego, to by byli, ale... Znaczy, wiesz, nie wydaje mi się, że nie zrobiliby tego Pixela całego, tak? Tylko w ogóle zniknęliby z tymi pieniędzmi, no to... Właśnie. Więc argument, że oni chcą tam zniknąć z tymi pieniędzmi, myślę, że rzeczywistość organizacyjna, tak. Ludzka przerosła ten projekt, no i teraz jest tak smutno i straszno. No. No już historia, którą wspomniałem, pokazuje, że są tam jakieś osoby, z którymi chyba ciężko dogaduje i które może, no nie wiem, może zmieniają po prostu nastroje czy cokolwiek. Nie wiem, co tam się dzieje, bo nie znam nikogo z tej ekipy tak naprawdę. I no to jest nauka na przyszłość, żeby nie wskrzeszać z pewnymi osobami pisma może. I w ogóle, to znaczy jeszcze tak odnośnie tego, co się dzieje, bo to co mówisz jest... bardzo ładnie wypunktował Marcin Kosman na swoim blogu. Tam tą fajne liczby podał. Posłał 8 problemów Secret Service. Kropka i 5 palących pytań. I on tam postuluje bardzo rzeczy, które mi się z nimi w 100% zgadzam. Tam jest pierwsze, czy zwrócą pieniądze, czy... Aha, bo tam było jeszcze takie jedna była najbardziej drażniąca sprawa, że w tym całym statucie tego całego, tej reaktywacji na Polak potrafi było, że wszystkie właśnie te sprawy związane z nazwą, z prawami autorskimi zostały, nie mogę tego teraz tego znaleźć. No tak, było, że są, że są dopięte. No, ja jako, że nie żywię za bardzo nostalgii do tamtych magazynów, nie dorzuciłem się. Ja też czuję nie, się, że w żaden sposób stratny. Ja też nie. Ja tylko się dorzuciłem, kupując pierwszy numer. Z tego, co czytałem, no to już ogłosili, że proporcjonalnie będą chcieli zwracać tą kasę ludziom. Tak. No nie wiem, kupiłem oba numery i pierwszy jakoś z bólem czytałem, co tam było, drugi tak przekartkowałem, to chyba trochę nie były moje klimaty. Ale w ogóle ten drugi jest trochę lepszy od pierwszego, bo ja trochę już... chyba tak. Bo ja po tym pierwszym stwierdziłem, że to już wystarczająco dużo pieniędzy ode mnie dostali i chyba nie jestem zainteresowany ciągiem dalszym. Ten pierwszy numer też pasował trochę do klimatów nostalgii, bo się czułem, jakbym czytał magazyn ludzi, którzy właśnie zaczynają się w to bawić. Coś takiego. Także myślę, a drugiego też nie miałem okazji dorwać, bo w tych miejscach, gdzie widziałem pierwszy, nie widziałem drugiego, więc nie wiem, o co chodzi. No, dystrybucja była strasznie utrudniona. Ja pierwszy dorwałem dopiero w miejscu à la fryzjer, że gdzieś sobie tam leżał, ktoś kupił, uznał, że to będzie pasować do klimatu. A tak nie mogłem tego znaleźć w żadnym pobliskim kiosku. Chociaż przyznam się, że w ogóle to był... o tyle było nostalgiczne, że no, rozmawialiśmy o tym, nie? Że też te poszukiwanie kiosku to jest coś, co tak uskuteczniałem po raz pierwszy od bardzo, bardzo dawna. No, tak. No, wyrosłem z kiosków. No, nie wiem, no mam internet. No, bądźmy szczerzy. Znaczy, weźmy pod uwagę, że no, ostatecznie w tej zbiórce na Polak Potrafi wzięło udział co tam 3000 osób. Już ci mówię, właśnie sobie zebrałem to 3688. Tak, czyli oni tam średnio jakoś uśredniając, że co, że każdy dał. Co z 80 zeta średnio dał, tak? Już momencik. Mam akurat dysponuję. Ta matematyka.
No, liczydło masz? Mam Google. Tak, ej, bardzo dobrze wyliczyłeś. 77 zł. Ej, naprawdę. No, no. Więc tak, to, czyli co, no, plus minus, że tam rzeczywiście ludzie pokupowali sobie prenumeratę na tamte 5-4 numery. I 3000 osób, no to nie jest dużo, więc to nadal jest czasopismo hobbystyczne. Ale czy oni nie mieli nakładu jakiegoś takiego w okolicach 50 tysięcy? Znaczy obstawiałbym, że coś koło 20, bo nie wiem, no, no może, chyba, może. Chyba nie byli aż tak szaleni, ale no, no nie wiem. W sensie wszyscy mniej więcej wiedzą, jakie są nakłady tak, magazynów o grach, w sensie magazynu numer 1 CD Action, magazynu numer 2, czyli PC Extreme, tak. PSX Extreme. No. I... A PSX? Wydaje mi się, że jest jakieś miejsce na niszę, że tutaj. A jaki jest w ogóle CD Action w tej chwili nakład? Wiesz mniej więcej? On jest podawany raz do roku chyba na jakimś zebraniu. Bo tak, CD Action ma nakład kontrolny. Wiesz co, możesz go sprawdzać co miesiąc. Tylko nie pamiętam, jak to się nazywa ta strona teraz, ale da się to sprawdzić i. To tam jest kilkadziesiąt, 60, 80 tysięcy, coś takiego. Bo mnie się wydawało, że taka była mowa, że Secret Service jest gdzieś w połowie między PSX Extreme a CD Action, a PSX Extreme to jest chyba gdzieś w okolicach 10 tysięcy, coś takiego, kilkunastu. No, chyba. No, to znaczy, tam jest takie coś, że CD Action jest chyba, ma ten taką czapeczkę, nakład kontrolowany, a PSX nie ma. No mniej czasem, no to tak są takie liczby, no to o czymś świadczy, no, że nikt się nie chce tym chwalić. No nie, no wydaje mi się, że jest na tym rynku miejsce na czasopismo odwołujące się do jakiejś takiej nostalgii, do retro grania i z tego względu wydaje mi się, że jakkolwiek by się ono nie nazywało, to miejsce na takie czasopismo było. No oni tylko, postanowili że to musiał... jeszcze... By być lepsze jeszcze tak poza tym. Oni postanowili to podbić jeszcze po prostu pompując cały ten balon nostalgią do Secret Service'u, no, który jest ukochaną po prostu marką, bo się wszystkim kojarzy z latami 90., kiedy byli młodzi i wkręcali się w świat gier wideo. I moim zdaniem to było za dużo. Tak? Z tego co dzisiaj czytałem z tych różnych tam ogłoszeń Roberta Łapińskiego, no to oni już jakby wcześniej planowali po prostu ruszyć z magazynem na fali tego hura optymizmu po Pixel Heaven i zainteresowania. I postanowili to potem połączyć z tym Secret Service'em, no i przejechali się. No. No wszyscy się przejechali. Ale przejechali się chyba tak naprawdę najbardziej na, że tak powiem, kompetencjach interpersonalnych. Najprawdopodobniej. Tak to wygląda przynajmniej. W sensie, to bardzo trudno jest to obronić, w sensie bez względu na to, jakie tam mogą być kwestie interpersonalne i tak dalej, który z nich tam zawinął i który z kim z panów się obraził. Przecież to też nie mówimy o jakichś, nie wiem, dwudziestoparolatkach, nie mówimy o gimbusach, tylko mówimy o facetach, z których większość gracza 40. No, to są jeszcze gorsze. Się jak dzieci. Więc być może oni rzeczywiście też postanowili razem z tą też odnaleźć sobie jakieś takie młodzieńczą energię i po prostu powziąć głupich decyzji. Wiesz, ze starymi to gorzej, bo dzieci to jeszcze jakieś zasady, jakieś wartości wyznają. Tam ja ale przynajmniej jest szansa na zmianę, jest szansa na to, że coś się zmieni z nimi, a oni po prostu chyba są tacy sami od dawna. Moment, tak jeszcze wracając, żeby zamknąć temat, bo tam na czasie podali liczbę i to jest średni nakład CD Action, jest bardzo duży. Tak, tak, ja właśnie dotarłem do tej informacji w OS... 128 tysięcy. To jest tak. Bardziej pod koło 100 tysięcy właśnie, tak. No więc, no nieźle, bardzo. To spodziewałem się co najmniej dwa razy mniejsze liczby, więc nie jest tak źle z tą prasą. Mnie się cały czas wydaje, że coś czytałem o Secrecie gdzieś, ale nie wiem skąd, totalnie mam te informacje, więc jakby... jak to gdzieś w jakiejś książce było, Bóg mi świadkiem, nie mam żadnych powodów sądzić, że mam rację, ale mam takie wrażenie, że gdzieś widziałem właśnie, że to jest 40-50 tysięcy, więc naprawdę duży nakład mam. To jak na taki start, to jest całkiem niezły. Ale totalnie nie wiem, czy to jest prawdziwe. Biorąc pod uwagę to, jak ciężko było to dostać, to by nawet znaczyło, że to się jakoś tam sprzedawało, aczkolwiek... Nie, dystrybucja po prostu była słaba. Albo dystrybucja była ewentualnie słaba. Pamiętam, że jak szukałem pierwszego numeru, to szedłem wzdłuż tam Marszałkowskiej w Warszawie, tam jest akurat kilka kiosków po kolei i wchodziłem do każdego kiosku ruchu i to było tak, że koleś lub babka mówili mi, no, że było, ale po jednym numerze, tak? I po prostu na przykład to było tak rozparcelowane. No a potem wchodzę do Empiku
i w Empiku jest półka z 20 numerami, których nikt nie kupuje. Jest taki, o wow, okej. Okay, ja dostałem nawet w tym, w kiosku, ale generalnie pani miała chyba dwa numery, przy czym jak kupowałem to był jeden, jak kupiłem to już nie było żadnego, więc to tak właśnie jakoś tam to też wyglądało, że tak trochę rzutem na taśmę mi się udało to kupić. No, ale w każdym razie no, problem jest teraz tam pół biedy tam, żeby to się zamykało do tych wszystkich osób, natomiast to tak widać, że to jest kłopot tego całego, jak to się nazywa, fundowania społecznościowego. Czy szukam polskiego tłumaczenia crowdfundingu. Bo widzę, że zbiórek publicznych. Proszę? Zbiórek publicznych. Zbiórek publicznych, no coś takiego, to może tak być. To mi też bardziej to fundowanie społecznościowe chyba podoba. I tam nawet ci twórcy tego Polak Potrafi wydali oświadczenie w postaci materiału wideo i jest... No bo to tak, bo to jest dla nich wielki problem, że wiesz, ich biznes polega na tym, że ściągają prowizje, więc oni sami zarobili na tym z tych tam 280 tysięcy, 28 tysięcy poszło do nich, tak? Oni chyba 10% prowizji no, pobierają. 8 czy 10% chyba biorą, coś takiego. Tak, więc to jest też dla nich biznes i każdy taki sukces no tak, to jest też istotny. Śnieżna, taki na przykład Kickstarter, no to przecież było kilka różnych wałków na Kickstarterze, no to oni zazwyczaj to działają tak, no, że trochę umywają ręce, tak, że przekazali kasę, wzięli prowizję i baj, tak, nie biorą odpowiedzialności. Aczkolwiek czy Kickstarter się już teraz bardziej, była to nowelizacja tego regulaminu, że teraz, że tam niewiele zmieniła, ale... Podejrzewam, że jeszcze to wszystko się rodzi, pomysły jak sobie radzić z takimi sytuacjami, a póki co tam było, że muszą też podawać te strony ubiegające się o dopłatę, że tak to powiedzmy społecznościową, co zrobią, żeby to wszystko zostało doprowadzone do końca, jakie dają gwarancje i co się stanie w przypadku upadku projektu. No, oni trochę nie... W sensie... Ja wierzę, że te wszystkie zbiórki są bardzo istotną rzeczą dla nas i mogą... Jezu, ja jestem wielkim sympatykiem twórców, dla konsumentów, bo po prostu otwierają nowe źródła finansowania, dzięki którym może się wydarzyć wiele dobrych rzeczy. No ale niestety takie rzeczy jak właśnie ten Secret Service no, utrudniają rozwój tego, utrudniają budowę zaufania. Tak? Teraz czy tylko wiesz, no, jakieś... jednocześnie się bardzo sporo tych pozytywnych rzeczy dzieje, więc to też nie jest tak, że tak, no wiadomo, że taka katastrofa jest, szybciej rozchodzi się w mediach niż jakiś mały sukces. To był największy sukces jak dotąd. Ale zaraz, chciałem tak podejść troszeczkę, tak zanalizować, bo o ile na Zachodzie to działa, tam były jakieś skandale, ja dużo więcej pamiętam, mogę tutaj wspominać rzeczy, które były ufundowane społecznościowo, jestem ich zadowolony, te FTL-e, teraz Satellite Rain, Planetary Annihilation i w ogóle. Natomiast jak było w Polsce? Czy mieliśmy jakiś taki projekt, który był wielkim sukcesem? Zapominając oczywiście o Secret Service, bo tam przy okazji zacząłem grzebać, to na wykopie ktoś tam mi zasugerował, że to jest jeszcze okej, bo wydaje dwa numery, ale uwaga, jest temat Franco 2 i faktycznie zrobiłem sobie... A, rzeczywiście. No. Wszyscy zapomnieli i tam jest... I widzę, że to było zebrane, ja szukam pamiętam. Teraz... Mam w pamięci słynny zwiastun Franco i taką nawet już tam fragmenty gry były, tak to fajnie wyglądało. Franco 2 też, to było z kolejna. Wspieram to, uzbierali 38 tysięcy z 34 tysięcy, czyli tam jest taki sygnatura udany. Aktualizację i tutaj robi się ciekawie. Ostatnia jest 27 lutego 2014 roku. Wzięli się do roboty. No, najlepsze, że to kolejny projekt, który się odwoływał do tej nostalgii za latami 90. I tam jest ostatnia Staniemy informacja za chwilę na... w nostalgię wierzyć. Może to dobrze. Ostatnia tak informacja na... A ile oni zebrali na to Franco? 38 tysięcy złotych na 34. Kurde. No i to jest znowu w sensie okej, okay, no wydaje ci się, że to jest dużo kasy. Nie, ja to rozumiem, prawda, że... Ale no nie, w sensie jak słyszę takie historie jak to Franco, że oni coś tam robią i potem nie wyszło, w sensie i ta gra słuch zaginęła, to robienie gier jest mega trudną rzeczą. Jest. I ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że jeżeli jacyś goście próbują zrobić grę, i nagle się okazuje, że po pierwsze te 38 tysięcy to jest śmiesznie mało, po drugie potrzebują trzy razy więcej czasu, więc finansowanie projektów tak rozbudowanych jak gry, zwłaszcza finansowane jakimś, nie wiem, początkującym albo
ludziom, którzy nie mają jakiejś stałej struktury w postaci, nie wiem, studia. Tak, to jest tak. Mega ryzykowne. Ale mi się to bardzo właśnie podoba, że czyli tak lubię właśnie czytać te wątki, gdzie tam ludzie się bulwersują, mieli odlepień, albo najlepszym przykładem jest chociażby DayZ legendarne. I tam, tak nie wiem, lubiłem się, to takie trochę jeszcze, co mi zostało z takich starych wojen w komentarzach, które toczyłem dawno temu, kiedy byłem dużo głupszy. I tak lubię się tam im śmiać w twarz, że na przykład mają to DayZ legendarne i tam tłumaczą, że co to za problem zrobić tutaj jakiś taki ruch czy coś, i to widzisz, że ci ludzie nie rozumieją fundamentalnych rzeczy, że to są zmiany w silniku itd. itp. Tak. I dla mnie znaczy, to walor edukacyjny jest olbrzymi. Ale no te całe zbiórki... Sorry, wszedłem ci w... O, to można byłoby się... Ej, w kwestii Franka 2 można by się zapytać ambasadorów projektu, czy na przykład Gonciarza, widzę, że też sprawdziłeś, ambasadorzy... Może oni coś wiedzą o losach tego projektu. Ja, to jest super sprawa, bo dla mnie teraz to, co się stało z Secret Service'em jest taką próbą, jak sobie poradzi z tym, no właśnie, społeczność, bo to jakby nie było to fundowanie społecznościowe i niech się uczą, jak sobie teraz radzić, więc nie wiem, myślę nad jakimś takim materiałem, w sumie to, że gadamy, to też jest jakąś zachętą, żeby wziąć swoje ręce i przycisnąć tam tych złych ludzi, bo nie wiem, ja tak mam nadzieję, że to fundowanie tak odmieni społeczeństwo, że oni się nauczą brać sprawy w swoje ręce, od takich właśnie małych rzeczy jak głupia gra czy magazyn i do coraz większych. Znaczy istnieje, jak przeglądam sobie fanpage Franka 2 tego projektu, istnieje ryzyko, że na przykład oni wszyscy zostali porwani przez kosmitów, bo ostatnia informacja pochodzi z 30 października. Tak, jest bardzo fajna. Po pierwsze, mamy już koszulki, zdjęcia koszulek. Po drugie, dziś i w poniedziałek spotkanie teamu, po którym poinformujemy, jak wygląda stan operacji, co z premierą. Półtora miesiąca później po prostu. Kurczę, jeszcze tylko powiem. To jest super jest taka adnotacja, jak jest to właśnie wspieram to i tam są informacje. I chcesz być na bieżąco z informacjami dotyczącymi Franco 2, Facebook. Tam jest mega zadyma. I to prawda, i je 60 komentarzy, gdzie to wszystko jest. Ale nie wiem, czy zauważyliście na przykład. A poczekajcie, 5 grudnia odezwali się w komentarzach. Wysyłka paczek trwa, zaczęliśmy od najwyższych pakietów. Obecnie realizujemy ostatnie pakiety. Mamy pewne trudności programistyczne. Okej, okay, no to też jest kwestia tak, a to było napisane 12 godzin temu. I to też jest kwestia taka, że co też przykład Secret Service'u pokazuje i co też znam z własnej skóry często, że komunikowanie publicznie różnych rzeczy w kryzysowych sytuacjach jest trudne. W sensie to nie wszyscy jest wiedzą, to z masakra jak to dobrze, przecież. Nie wszyscy wiedzą, jak to dobrze zrobić. I no, gościom Secret Service'u się to nie udało. Tutaj widzę, że goście z Franka 2 też nie mają zbyt dobrej polityki komunikacyjnej, skoro gdzieś tam w komentarzach trzeba się dogrzebywać, że jednak istnieją. Ale no... No nie wiem, no... No tak, ale jak robisz twój projekt, to musisz jakoś ogarniać te wszystkie rzeczy, bo to jednak no, jakby, no cóż, no, to są bardzo różne kompetencje potrzebne. Ale zwróćcie uwagę na przykład, że polskie projekty growe, które się de facto udają, w ogóle nie powstawały w klimatach, prawda, zbieramy na Polak potrafi w Polsce. Polskie tylko to projekty są... growe udają się dzięki finansowaniu z giełdy. Które, ale nie chodzi mi o to, chodzi mi o crowdfunding, tak? Czyli rzeczy typu, no może nie wiem, czy udają, bo one wciąż powstają, ale widać ewidentnie, że tam jest jakiś progres i coś się dzieje i to nie umarło. Taki Superhot, albo na przykład ten World of Magic, to się nazywa dwie gierki, które generalnie powstają cały czas, zebrały kasę na Kickstarterze, są polskie, tylko że one nie zbierały jakby w Polsce tej kasy, one ją zbierały jakby globalnie, no i im tam to wychodzi, ale to są też teamy, które wiedzą, co robią bardziej. Znaczy tak, super hot, nie? Bo tam jeszcze odnośnie tego, co się dzieje i w ogóle, że coś... Że... Nie wiem, czy to uznać za skończone, ale super hot jest na oczach całego świata, więc... No tak, ale na przykład super hot, to też jest ciekawe, tak, że była ekipa, która zaczęła robić to super hot i reklamowali się, jakby tutaj dawałaś im kasę, że oni to zrobią, nie? I jeden z tych głównych kolesi stwierdził, że za pół roku temu już, tak, że on już ma dość tego projektu, tak, i się wypisuje, bo chce robić sobie inne rzeczy. I aha, okej, okay, tak. Fajnie. Znaczy wiesz co, ja chyba wiem, o co chodzi i o kim mówisz, ale to tak trochę nie do końca jest w ten sposób. Znaczy, nie, no w sensie tak, że... zapłaciłeś, że jakaś grupa osób coś zrobi, tak? No i część się wypisała. Jasne, że są... tak to...
nagle ktoś inny będzie kończył ten projekt, tak? Na przykład. Znaczy tam nie ma nawet sytuacji, że ktoś inny tam jest, wiesz, tam jest ich ponad chyba 10 osób i jedna osoba odeszła, więc to też bym się nie rozpędzał aż tak bardzo, że to ktoś inny będzie kończył ten projekt, bo to robią nadal ci sami ludzie w większości. Mnie cały czas śmieszą te słowa, że mamy problemy programistyczne. To jest takie coś, co ja bym mógł napisać, że ja trzymam problemy programistyczne, nie umiem programować. Ale ogólnie jest trochę tak, że idea tych zbiórek społecznościowych wydaje się być strasznie łatwa, ale to jednak jest kosmicznie trudne. Pamiętam, kilka było takich sytuacji z samego początku właśnie Mani na Kickstartera, że na przykład ludzie właśnie organizowali zbiórkę, wyznaczali po prostu jakieś bombastyczne progi i nagrody, zbierali kasę, a potem okazywało się, że w sumie obsługa i wyprodukowanie tych wszystkich nagród po prostu zajmuje im więcej po pierwsze czasu, a po drugie pieniędzy niż w ogóle przewidywali. Jezu, bo to jest masakra. Ja tak się dziwię, że oni tak rzucają, że tam dostaniesz koszulkę, dostaniesz kubeczek. Jak sobie myślisz potem, że to 1000 tych kubeczków wyjdzie, to trzeba ogarnąć. Trzeba to spakować. Logistycznie. Tak, i jak mamy to Double Fine, które zebrało te kilka milionów baksów na, Jezu. Na grę, no to sama obsługa nagród generalnie pochłonęła chyba z $500,000, coś takiego. I wiesz, i to nie jest tak, że o, zebraliśmy 4 miliony. No tak. Odchodzi... To też sobie pomyśl, tak, że ci goście zebrali tyle kasy, że ogromna część tej kasy, którą zebrali, pójdzie na obsługę nagród, czy tam bonusów dla zbierających. I ta kasa, która poszła na bonusy dla zbierających, jest w sumie równorzędna temu, co oni na początku chcieli zebrać. Po prostu tak, tak. Mówili, że to ma być ich budżet na grę. Ale i to w ogóle na druga część gry ciągle nie wychodzi. Przy takich nawet całkiem małych rzeczach, tak jak tam, nie wiem, podawał na przykład z Archon Zarniu rzeczy, jak on tam zaczął na Patreonie rzeczy robić i tam też były jakieś nagrody za jakieś różne poziomy wspierania serwisu i tam się okazało, że też spora część tych pieniędzy, które oni zebrali, de facto poszła na to, żeby to ogarnąć, mimo że to była bardzo mała skala w porównaniu do takich dużych przedsięwzięć, więc to zawsze się na te pieniądze patrzy i się wydaje, że one są troszkę inne niż są naprawdę. Aż zobaczyłem na stronę Archona, jak tam stoi patreonowo. I ciekawe, bo widzę, że spada mu liczba tych wspierających. Ciekawe, trzeba będzie w końcu wziąć Archona na spytki, bo on jest bardziej tam wewnątrz tego wszystkiego. Akurat przykład, ja też od czasu do czasu patrzę na poziom zbiórek właśnie na Archona. I szczerze powiedziawszy, strasznie to dołuje, bo ja nie czytam ich serwisu, ale wydaje mi się, że oni są ekipą, która po raz pierwszy od dawna stworzyła jakiś, po pierwsze, oddolny serwis growy, który miał ręce i nogi i że był w jakiś sposób autentyczny, szczery i taki frontem do czytelnika i konsumenta. Nie, więc no Archony są super, tak mówiąc. Więc krótko. Jeśli oni nie są w stanie zebrać jakiejś rozsądnej kasy poprzez tego Patreona, to jest mega dołujące. Znaczy, mi się wydaje, że oni chyba tego nie promują, bo tak wszystkie, ostatnio mieli tak. Te swoje gramy tatywnie i to był jakiś olbrzymi w ogóle sukces, tam gdzie tam przekroczyli chyba kilkukrotnie to, co było poprzednio zebrane. Tak, no to nie, to dosłownie kilkukrotnie. Gdzieś było zestawienie, jakaś infografika, ile zebrali w pierwszym roku, drugim, czyli to chyba czwarty. I teraz, i to jest taka jakaś w ogóle eksponenta rosnąca. Więc to jest chyba kwestia tego, że no to... Nie wiem, to faktycznie jest takie ciężko, to tak... Znaczy ja bym na ten Patreon ich za bardzo nie patrzył, jako tak. Na miarę czegokolwiek, bo tylko wskaźnik mi się wydaje, ich powodzenia, czy coś takiego. To jest troszkę na zasadzie, że to nie jest, wiesz, dla prawda, wszystkich ludzi, którzy to oglądają, tylko to jest dla takich, nie wiem, dla jakiejś takiej, prawda, głównej grupy, ekipy ludzi, którzy naprawdę bardzo chcą ich wspierać i oni tego bardzo mocno nie reklamują, tylko po prostu gdzieś tam o tym powiedzieli, zrobili jeden filmik, że to mają i właściwie tyle, tak? Wiadomo, że ta grupa pierwsza, która chciała wspierać, potem się okazało, że no niektórzy nie mogą tego robić stale, więc te kwoty jakoś tam spadły i tyle. No ja, to nie jest, wiesz, ich tak naprawdę główne źródło chyba utrzymania życia i, wiesz, funkcjonowania serwisu, nie patrzyłbym na to pod tym kątem. Znaczy, ja patrzę to pod tym kątem, że tego rodzaju właśnie Patreony, czyli zwłaszcza Patreony bardziej niż Kickstartery, tak? Bo w sumie Patreon bardziej się nadaje do finansowania rzeczy ciągłych, tak. Takich właśnie jak serwis, no to są idealnym rozwiązaniem dla wszystkich tych, którzy po pierwsze nie chcą, żeby na ich serwisach o grach były reklamy, po drugie nie chcą, żeby na ich serwisach o grach były artykuły sponsorowane, po trzecie nie chcą, żeby na ich serwisach o grach, żeby ich serwisy o grach wikłały się w różne układy z wydawcami reklamowych. I to ja jest... nawet jeszcze dorzucił czwarty punkt, że nie chcą koniecznie robić materiałów, które będą zarzucały szerokie sieci na widza, żeby jak najwięcej tego widza zdobyć, bo tak. Patreon jest
perfekcyjnym rozwiązaniem dla ludzi, którzy chcą zebrać pieniądze od stosunkowo małej grupy. Zresztą mam wrażenie, że ludzie jeszcze tego kompletnie nie kumają, w sensie nie kumają tego, że jeżeli nie będą płacić kasy za treść w internecie, to po prostu będą dymani przez reklamodawcy, będzie im się wciskać po prostu takie sponsorowane gówna. I nie wiem, będą czytać teksty pod tytułem 100 najlepszych gier na PlayStation 4, napisane no, przez dział PR-owy PlayStation 4. Wprowadzając to na grunt YouTube'a, to będą widzieli filmiki, gdzie ich ulubiony YouTuber gra w jakieś... Jezu, ja pamiętam te właśnie czasy, kiedy na początku tego, przyznaję, byłem taki totalnie nieznający realiów, że zobaczyłem, że tam moi osoby, których śledzę i są duzi na tubie, nagle zaczęli, to oni byli jako gracze, bo ich znałem, bardzo wybredni. I nagle zaczęli grać w takie straszne kupy. A! Po prostu, wiesz, zastanawiałem się, jak no, to jest. Ja to widzę po tym, mi na moim super mega kanale przesyłają jakieś oferty, żebym reflinki wrzucał. O, I dostałem już jakieś tam 3 listy z gier, do których mogę nagrywać materiały, żeby wrzucać reflinki. I przejrzałem te listy i pomyślałem sobie, że świetne to jest, świetne są te gry. Jakbym miał same takie gry grać, to bym się tak szybko pociął. I tak szybko przestał ale w ogóle grać w gry. Byłbyś bogaty. No byłbym bogaty. Podobno, kasa, reflinki. Strasznie dużo w ogóle zarzucają teraz, że gram w tego asasyna, ale mi się on podoba, naprawdę. Nie, właśnie. I to jest teraz to problem, dochodzimy do problemu z wiarygodnością. No ale ty musisz utrzymywać Croquet Cast. No, to jest trochę co innego. Znaczy, nie ej, no to ostatnio Techland zapłacił temu... PewDiePie'owi za tekst. No i podejrzewam, że reklamowo była to jedna z najlepszych kas, jaką wydali. A co zrobił? Co zrobił PewDiePie? Jeszcze nie wiedziałem. No, nagrał filmik z Dying Light. Typowy program, że tam gra i krzyczy. Ja strasznie go jakoś to nie jest dla mnie strawne, ale był to pierwszy odcinek, który obejrzałem w całości. Stwierdziłeś, że po prostu tym razem obejrzysz, bo oglądasz reklamy. Tak, bo jestem fanem Dead Island. No, ten cały Dying Light jest bardzo sympatyczny. Miałem okazję pograć i to jest gra. Ona wygląda jak Dead Island. No, kolejna jak część, ale jednak zmiana silnika dużo. Jak się przyjrzy uważnie, to w ogóle nie. Proszę? Jak się przyjrzy uważnie, to w ogóle nie wygląda. Nie mogłem do tego dotrzeć. Nie dopiero jak pograłem w to zobaczyłem, że jej faktycznie to jest zupełnie inny feeling niż to, co było w Dying Light. No, Dead Island to było drewno, a to jest takie. No. Płynne drogi. W każdym razie message, jaki jakby reklama wyprodukowana przez PewDiePie była taka, że tak, że co, że on tam ciągle wyzywał jakieś zwłoki od dziwek i je kopał, nie? Taki, ale wiesz, oh, wow. Potem stał na ciekawe, skąd wiesz, się biorą mówił, takie teksty ładnie. Jak w Newsweeku i tak. O Boże, Newsweek, bo teraz tam jeszcze... Płynne przejście. Wychodzą rzeczy, które ujawniają prawdę, że nie widzieliśmy się od 2 tygodni ponad. I to się dużo działo, bo właśnie tak, jeszcze był ten, Konrad mówi o Newsweeku, czyli o sprawie związanej z tym, że, nie wiem, ja mam teorię, czemu się pojawił taki artykuł szkalujący, bo teraz mamy tą grę This War of Mine i ona w ogóle zbiera nagrody jako zupełnie nowe podejście do ukazywania wojny i na Steamie, jak się czyta te całe komentarze użytkowników, czyli osób, które w to grały, to oni tam płaczą, że są teraz, jak mogłem grać wiesz, w Call of Duty. Masz zupełnie nowe podejście do ukazywania wojny, a w Newsweeku masz zupełnie stare podejście do ukazywania gier. Ja czytam ten artykuł z Newsweeka i sobie jestem taki, wow, napisali coś o hatred i tak wow, a potem co? 11 Bit Studios? Nie wiem, mi się wydaje, że Tomasz Litz nie mógł po prostu przejść tego This War of Mine. I kazał zemścić tam jakiemuś redaktorowi. To jest najsensowniejsze. Ten tam Pawlo tak, mu się zagładził Paweł umarł? Przecież zbudowałem już filtr do wody. Nie tak miało być. Ja dygresję chciałem wrzucić a propos tych płakania przy This War of Mine i wzruszeń podczas grania. Możesz nam wszystko powiedzieć. nie chodzi o This War of Mine. Ostatnio odkryłem mroczną stronę internetu, mroczną stronę ludzkiej natury, polegającą na tym, że zacząłem grać w World of Warcraft do 20 poziomu. Gdzieś tam doszedłem. I strasznie się nudziłem. Zero emocji, po prostu jak automat szedłem ale czekaj, przez kolejne ale grałeś questy. Ten dodatek, czy nie, od początku? Nie. Gram od początku, od pierwszego levelu. Mhm. No i w pewnym questie nie potrafiłem czegoś tam zrobić, więc szedłem sobie na wiki WoWa i spojrzałem na opisy tego questa, gdzie ludzie piszą podpowiedzi i swoje różne uwagi. No i czytam sobie i nagle tam... Są takie różne opowieści, że ten quest mnie strasznie wzruszył. Płakałem, kiedy przeczytałem opis tego questa. To było niesamowity quest, najsmutniejszy quest w WoWie.
Ja myślę, po prostu że byłem zdruzgotany. Jakaś taka, wiesz, generalnie spora grupa grająca w WoWa kobiet w ciąży w pierwszym trymestrze. No może, przeczytałem sobie opis tego questa i rzeczywiście były tam jakieś kwestie samotności podejmowane i tak dalej, ale więc no może. No. Jak ktoś mnie pyta o WoWa. Ja jeszcze grałem w World of Warcraft w czasach, kiedy nie było zautomatyzowanej mapy, która ci mówiła, gdzie jest twój quest. I można było sobie to zrobić, instalując zewnętrznego moda. I wtedy no to tam rzeczywiście mogłeś czuć opuszczenie, no samotność. Ale ja nie wiedziałem, gdzie jest ten dziesiąty dzik, z którego wypadł. Ja zacząłem grać w WoWa w czasach kataklizmu. To w sumie fajnie brzmi teraz, jak się to wspomina. I dla mnie to, ja właśnie jak coś miałem zapamiętać z WoWa, to właśnie klimat i questy. Ja do dzisiaj mam te wspomnienia, jak na przykład tam było jakieś tak, że byłem w jakiejś takiej zjaranej krainie, to brzmiało jak jakaś taka Jamajka, coś takiego, wudu i w ogóle, i tam się wcielałem w mojego dinozaura, któremu zabili rodziców i musiał uciec z obozu orków i to było genialne. Mm-hmm. No widzisz, no to jednak jakby to ja tutaj jakby chyba nie doceniam tej linii fabularnej na razie WoWa, ale to może te pierwsze levele takie. Grałem trollem. I nie wiem, tak samo była fantastyczna historia, jak się trafiło do obozowiska gnomów, tam był szalał pożar, bo to był kataklizm, rozwalone były laboratoria i trzeba było, i okazało się, że jednym tam z questów było rozwiązanie zagadki, bo pojawiły się jakieś niezwykle wysokoenergetyczne kryształy, trzeba było sprawdzić skąd się wzięły i to było całe śledztwo. Zespoiluję wam, bo to, ta konkluzja była fantastyczna, że okazało się, że te takie wielkie skalne giganty, one srają tymi kryształami i właśnie podczas kataklizmu jeden się wystraszył. Trzeba było dojść do tego, jak go znowu wystraszyć. I nie, to były fantastyczne przygody. Ja tutaj będę bronił WoWa, mimo że, tylko, że to było, mi to 2 tygodnie w niego się bawiłem i to były świetne 2 tygodnie. No, no dobra, no to widzisz, ja podszedłem zupełnie na chłodno i nie doceniłem tego. Przyznam, że się lepiej bawiłem niż w This War of Mine. Ale właśnie wracając do Newsweeka i The War of Mine. Jasne. Jakby... Gry w większości nie są zbyt skomplikowanym medium. No tak. W sensie mainstream. To dociera do Newsweeka. This War of Mine jest grą gdzieś tam z pogranicza mainstreamu, ale już w mainstreamie. I wydawało mi się, że nie jest zbyt trudne do interpretacji. A mimo to sposób, w jaki ten dziennikarz ją odebrał, jak to opisał, i z tego coś tam też czytałem, jakiś polemik, który on odpisywał, i z tych polemik zrozumiałem, że on no nie gra zbyt dużo, że nie ma styczności z tych grami. I sobie myślę, że kurczę, że no może rzeczywiście, może jednak my tak gramy w te gry, jesteśmy przyzwyczajeni już jakby do tego sposobu ekspresji, łatwiej jest nam odróżniać jakieś, ale może ten taki, że jakiś taki niedzielny gracz dostaje tą grę, no i po prostu no nie widzi tych jakichś takich dwuznaczności, które my już widzimy, tylko tak. Widzi po prostu siekę. Wiesz, jak te dzieci, no nie wiem, ja lubię GTA, bo to jest interesująca satyra na współczesną Amerykę, tak? A dasz pewnie, nie wiem, jakiemuś młodszemu dzieciakowi, no to będzie miał frajdę, że rozjeżdża przechodniów po tych i że strzela do prostytutek. Ja myślę, że generalnie jak dasz temu dziennikarzowi, to pierwsze, co on będzie sprawdzał, to czy da się dźgnąć kobietę nożem. I prawdopodobnie tym można głównie będzie się zajmował. Boże. Ale wiesz co, ja na przykład miałem zupełnie... I najważniejsze, czy jest za to achievement. Dokładnie. Tak. Ale wiesz co, ja miałem zupełnie inne odczucie. Znaczy ja miałem wrażenie, że ten tekst był kompletnie pod tezę napisany, tak typowo pod coś... Aż to było tak strasznie naciągnięte, tak? No nie było, ma, było. No to tak z tekstami pod tezę często bywa. Wiesz, to jest na tej zasadzie, bo generalnie media mają pewne takie jakieś standardy pokazywania pewnych rzeczy, które im się wydają, że się sprawdzają, bo nie wiem, powiedzmy, ja wiem, że to jest akurat... coś, co jest na papierze, ale to jest na zasadzie klikalności, także oni stwierdzają po prostu, że to się będzie czytać, jak się pisze o grach w ten sposób. Zresztą w ogóle media dzisiaj bardzo mocno funkcjonują w oparciu o bodźce lękowe i jak się cokolwiek włączy wiadomości albo cokolwiek, tak naprawdę cały czas człowieka straszą tym, że zaraz umrze. To był zeszłego tygodnia numer, tak? Chyba. Okay, zeszłego albo sprzed 2 tygodni. Chciałem tylko to ustalić i sprawdzić jedną rzecz. Po prostu mam wrażenie, że to jest, wiesz, kolejny jakiś taki... To jest o tyle dziwne, że Newsweek nie wydaje się takim medium, które powinno trafiać do ludzi, których straszenie grami, na których straszenie grami powinno działać. Więc ja nie wiem, być może po prostu redaktor nie do końca ogarnia swój target, albo ja nie ogarniam tego targetu. Nie wiem, ja myślę, że magazyny papierowe czytają już starzy ludzie i może oni boją się gier. No właśnie, no chyba nie do końca. Co się mają nie bać? Nie wiem. Kiedy ostatni raz kupiliście jakiś tygodnik opinii?
Dawno temu. Ostatnio ryzykowałem, jak przeważnie poruszałem się pociągiem, czyli nie, to było z miesiąc temu, coś takiego, i zawsze się rozczarowywałem. To nawet w takich magazynach jakichś popularno-naukowych, bo to było, czy wziąłem Świat Nauk, nie pamiętam, jak się teraz nazywają. Wiedza i Życie jeszcze wychodzi, możliwe, że nawet Wiedza i Życie mnie rozczarowała. Po prostu... rozczarowała cię Wiedza i Życie. To brzmi naprawdę smutno. Ale no... Brzmi strasznie, ale wiadomo, chodzi o w tym wypadku o czasopismo. No, no. Bo nawet przyznam, że jak pojawił się jakiś ciekawy artykuł, to brakowało mi jakiegoś tego drążenia internetowego, że jak sobie coś czytam, to zaraz wpisuję w Google i dochodzę do faktycznej pracy naukowej czy tematu szerszego. Właśnie, bo to jest jeszcze kwestia problemu takiego, no bo ja akurat za bardzo nie czytam, ale Dorota czyta trochę tych takich, znaczy teraz ostatnio też nie, ale swego czasu miała taki okres, że czytała różnych tych tygodników opinii trochę, próbowała i zazwyczaj odrzucało ją z tego, co zauważyłem, to, że prawie każdy z tych tygodników opinii miał jakąś swoją opcję, jakąś agendę, w którą szedł i dawało się ją wyczuć. To jest troszkę też właśnie a propos tego, że coś czytasz, a potem musisz wygooglować, jak jest naprawdę. Co jakby troszkę... Nie wiem, przez którą nas zepsuł internet. To znaczy w internecie, jeśli to nie jest jakiś taki ultra gestapowski serwis, to tam masz zawsze multum tych poglądów i to jest w sumie fajne. Wiadomo, że większość to jest jakaś głupoty i bełkot i ścieranie się jest takie strasznie ostre tam, jak się ścierają te poglądy, ale mimo wszystko są, jest ten co najmniej dualizm i w ogóle. Tutaj faktycznie, a tak jak w tych mediach papierowych jest, tak jak mówisz, nawet w telewizji, nie, że obierają sobie jakąś linię i widać, że to jest tak układane pod to. Tak, i że to jest interpretowane pod to właśnie. No. Tak w ogóle, jeżeli będziemy później gadać o filmach, to ja bym przy okazji wspomniał o nocnym z tym, jak to się nazywało, Wolnym Strzelcu. Płynne przejście, dobrze. Tak, ale nie wiem, czy już chcemy przechodzić. Możemy, bo to jest takie akurat można rozluźnić, czy nie wiem, czy nie rozluźnić. Wiem, czy oglądaliście. Właśnie ja nie oglądałem, ale wiem, o co chodzi, bo to się nazywa właśnie, Wolny Strzelec i ja zupełnie tej nazwy nie kojarzyłem, bo kojarzę film ze zwiastunów, tych takich no, w języku, w którym powstawał, czyli angielskich, i to się nazywa Nightcrawler, tak? A, ten film. Tak, tak. No właśnie, no tak właśnie. Się to właśnie. Dobra, co ktoś oglądał poza mną? Ja może opowiem o zwiastunach, bo to wiem, żeby ktoś, bo to będzie znaczyło, że raczej nie mogę zaspoilować, skoro nie oglądałem. Więc znaczy powiem mamy... ci tak, zwiastun ma to do siebie, że bardzo dobrze, jest to jeden z niewielu zwiastunów, który dobrze mówi, o czym jest film, bo to się często zdarza, że jest zupełnie inaczej. A sztuka zwiastun, tworzenia zwiastunów to jest trudna sztuka. To jest serio taki, tam może troszkę za bardzo ten film ma tendencję do jakby takiego pouczania, pokazywania czegoś, ale generalnie film jest naprawdę fajny, jest dobry i oczywiście w ogóle chyba już przestali go grać w kinach, gdyż grali go straszliwie krótko. Co nie wiem, gadasz? Jak to już działa. Nie mam na niego iść. A już był w Polsce w ogóle? No właśnie, mam wrażenie... Wiesz co, ja byłem w drugim tygodniu po premierze. Jak byłeś w kinie, to było. Grali go tylko już dwa razy dziennie, a teraz to już w tej chwili grałem go chyba nie, jak się buntuje wewnętrznie, że ci nie wierzę. Bo to ja może tak rzucę bardzo. Jeszcze tylko takimi to nie nazwiskami. Może być prawda. To jest tak, to jest ten cały Jack Gyllenhaal, tak? Tak. To jest ten człowiek, którego nazwiska nie potrafię wymówić, ja więc też nie wiem, czy dobrze wymawiam. Że to jest Jake Gyllenhaal. Nie wiem, ja go kojarzę, bo ty tam, jak widziałem twoje wypowiedzi na temat filmu, to ty go kojarzysz przede wszystkim, i większość go kojarzy jako Prince of Persia, tak? Księcia Persji. Znaczy ludzie powinno się go chyba bardziej kojarzyć jako Donnie Darko na właśnie, przykład. Właśnie, Donnie Darko przede wszystkim to jest. Też, ale jakby no tak już bardziej ostatnio, no to tamten Kod Nieśmiertelności i właśnie takie, no takie raczej rzeczy, które są mocno rozrywkowe, że tak powiem. No ale w każdym razie to nie jest. I to jest fajny film, bo to jest film, który pokazuje, tak w skrócie bardzo, nie będę tutaj spoilował fabuły, bo to jest sam początek opowieści tak naprawdę. Film o gościu, który jest tak naprawdę strasznie wredną świnią i to już widać od razu w pierwszej scenie. A, to tego zwiastunu nie spoilowały? No tego akurat nie, ale to się bardzo szybko okazuje, generalnie naprawdę jest to w pierwszej scenie. I gość zaczyna pracować w takim biznesie, że biega z kamerą, jeździ z kamerą po nocy. Tam podsłuchuje jakieś tam komunikaty policyjne i stara się dojeżdżać do różnych jakby wypadków w miarę możliwości, nawet szybciej od policji czy tam jakiś, nie wiem, od karetki, żeby nagrać co się wydało, co tam się wydarzyło i potem sprzedaje to stacjom telewizyjnym jakiejś tam konkretnej stacji. Aha. I w każdym razie jest to rzecz dobra, bo jest to rzecz właśnie pokazująca, w jaki sposób media dobierają informacje, w jaki sposób media pokazują pewne rzeczy, że one są, często te informacje są zbierane pod właśnie jakąś tezę, która zwiększy oglądalność.
tak. No. Ale poza tym film ma bardzo dużo różnych takich fajnych momentów, jest mocny, ma fajne postacie i no, podobał mi się ten film. I naprawdę Jake tutaj zagrał. To ja tylko co mogę powiedzieć, że mnie zaskoczyłeś tym, że jest świnią, bo ja myślałem, że to właśnie jest to, co tak Head się ożywił, że to jest właśnie taki film o biednym freelancerze, czy takiej osobie pracującej gdzieś w redakcjach, która musi robić coraz gorsze rzeczy. Nie, nie, to jest koleś, wiesz, no to jest, to który jest się w tym odnajduje bardzo dobrze. Ja też tak miałem. Więc to jest taka codzienność. Walczyć o oglądalność. Aż zobaczę w ogóle, bo to teraz te straszne rzeczy mówisz, że filmy już nie grają, ale komu mogłoby zależeć? Wiesz co, nie wykluczone, że go jeszcze grają, ale dosłownie tak, wiesz. Nie, spokojnie, przykład, spokojnie, namierzyłem seans. Jutro 17:30 jedziemy w Gdańsku. Jasne, ja mam taki serwis serio, kina Kraków. O 17:00 pod kino. Piątek 22. Więc co takie seanse pozostawały? Widzę, akurat że dla mnie. W waszych hitach według serwisu kina Kraków nie ma tego filmu. No właśnie jest w Gdańsku tylko, naprawdę. Nie, no w Krakowie ktoś musi grać. Jak ja to zobaczyłem, że tak, ten film właśnie zaraz schodzi z ekranów kin po tym, jak miał premierę, to tak sobie mi się gdzieś tam z tyłu głowy uruchomiły takie teorie spiskowe, że aha, nie chcą, abyśmy zobaczyli. Media nie chcą, żebyśmy zobaczyli, jak one naprawdę działają. Kto jest dystrybutorem, szukam. Bo to jak już możemy teraz sobie pociągnąć te sznurki. Proszę? Widzę, że chcesz pójść tym śladem, ja sobie też Monolit, Monolit. Nie wiem, właśnie u nas nie ma takiego, to jest, podoba mi się jednak społeczność ludzi oglądających, nie wiem, nie śledzę tak może bardzo w filmach, ale u nas jak się mówi o premierze gry, to się od razu podaje dystrybutora i się po nim jedzie, jak coś skopie. Natomiast chyba w filmach tego nie ma. Zdarzają się takie przypadki, że dystrybutor coś tam sobie wymyśli i pozmienia, ale rzadko. Tak, jak te robaczki z jakiejś tam krajów. No, robaczki z papieżem, nie, bo to może był jeden z film z papieżem przekręcony, drugie robaczki. Tak, no to, z tym skiepskim. Nie mówmy o tym, to smutne jest. Ale pocieszam ludzi z Krakowa. W Krakowie grają. I to nawet nie w tych takich wielkich multiplexach, bo kino pod baranami gra w bardzo wygodnej porze jutro do osób pracujących 15. To jest akurat Nightcrawler 15, dobry klimat, żeby obejrzeć. Jezu. I się dziwią. A potem. Jeżeli macie jakieś doświadczenia, że w jakimś kinie na przykład są słabe lampy i jest ciemno, to nie polecam na ten film iść do takiego kina, gdyż ten film się cały prawie w nocy dzieje, więc jest ciemno. Lepiej, żeby dobre lampy tam były w tym kinie. Chociaż to raczej jest przy 3D zwykle problem, a ten film chyba nie jest tak. 3D w żadnej wersji, więc. Byłem na Konanie w wersji 3D, który był właśnie mega ciemny. I jak była to taka. Tam przecież pół filmu dzieje się, jak on walczy z wężem w jakiejś studni, tam nic nie było widać. Przypomniałeś mi właśnie, Konradzie. Bo gdzie byłeś? W jakim kinie? Wiesz co, w warszawskim Atlantiku. To jest która sieć? To jest sieć jakaś? To jest chyba po prostu Atlantik. Aha. Ja sobie pierwsza myśl to sobie pomyślałem, że jest takie fajne wspomnienie z dzieciństwa, że byłeś na tym Konanie z Arnoldem, ale potem sobie myślałem, że przecież był remake Konana. Czy zwał Konan Barbarzyńca? Jezu. Konan Barbarzyńca, film. No nic, za Polskę. To nawet nie wiedziałem, nawet mój mózg wyparł tą informację. Chyba. Był remake. Taki. Widzę screeny z tego remake'u, jest przerażający. Był film tego typu, z takich remake'ów, potem była Pamięć Absolutna. Arnold jest teraz modny do przeróbek. O, jesteśmy w tych filmowych. Widzieliście najnowszy zwiastun, też filmu, który już był, Mad Max. Tak. Ja też widziałem. Tam kto tam jeszcze? Ktoś jeszcze może potwierdzić, że widział? Mogę obejrzeć. Mad Max. Gadajcie przez 2 minuty, co to będę oglądał. Zwiastun Mad Maxa, tak, widziałem. I poczułem, że już widziałem cały ten film. Właśnie, mnie trochę tak klimat rozczarował. To wygląda jak tak, że czułem tam takie elementy Tima Burtona, bo to było takie przerysowane, śmieszne. A był tam Johnny Depp i Sarah Bonham Carter? Właśnie, może właśnie nie pod względem super obsady Johnny artystycznej. Johnny Depp gra mutanty. Ale tam jest w ogóle taka jedna scena. Jak to oglądałem ten trailer, aktorski, to cofałem 5 razy, bo tam jest takie jedno ujęcie przez jakieś, nie wiem, pół sekundy albo sekundę, gdzie jest jakiś bardzo brzydki koleś, który jest trochę podobny do Mela Gibsona. I chciałem sprawdzić, czy to jest jakieś cameo Mela Gibsona, ale chyba nie. Ale tak mignął mi przez moment, miałem wrażenie, że widziałem zakrwawionego na twarzy Mela Gibsona.
A propos twój mózg. Tak, kilka innych osób zwróciło na to uwagę, ale może to po prostu kogoś ucharakteryzowali, żeby wyglądał jak mężczyzna. Może tak być, bo jak już się tą zatrzyma tam w odpowiednim momencie i się to złapie, że widać, że to nie on. Ale coś tam takiego... Jezu, to ja z kolei tak patrzyłem, co mi tam intrygowało. Tam były bardzo ładne sceny takiej burzy piaskowej postnuklearnej. I podejrzewam, że to jest scena, na której bym się przeszedł na film, bo tak to tam jest tak zbyt sielankowo. Znaczy ciężko to ocenić po zwiastunie, ale znaczy on był tak skonstruowany, że jest w ogóle no właśnie tak Bertonowsko, że jest taka, myślę jak to ubrać w słowa, ale to robi to muzyka, bo tam wzięli Dies Irae, Dzień Gniewu, który wygląda tak dosyć karykaturalnie w obliczu tego, co tam się dzieje. Ci ludzie są ładni w ogóle. Jakoś tak mało to przygnębiająco nie wyglądało. Taka bardziej taki... No właśnie oglądam to i muszę powiedzieć, że jest zbyt jaskrawa kolorystyka. Tak. Wystarczyłoby filtr jakiś zarzucić tutaj. Jakbym miał to nazwać po zwiastunie, to bym to nazwał, że to jest MotorStorm the Game. MotorStorm. Jeździsz samochodami, taki fajny klimat. Nie i tam widzę są jakieś wyznawcy kierownic. Cały czas. Proszę? Ale nie widzę w tym cały czas Tima Bartona, szczerze mówiąc, ale MotorStorm the Game widzę. Chodzi chyba o barwność taką. No właśnie, magiczność. Ten zwiastun wygląda tak, jakby cały film składał się tylko i wyłącznie z jakby kulminacyjnej sekwencji drugiego Mad Maxa i tego pościgu za cysterną. I że to będzie cały film. Jeżdżenie samochodami. Mm-hmm. Prawdopodobnie tak nie będzie, gdyż byłoby to za drogie, ale. Ale to są te sceny, które najlepiej wyglądają w trailerze. Czy oglądałeś film Speed? Hollywood stać na takie rzeczy. Mad Max Speed. Był autobus. Pewnie mają jakąś długą pustynię. Więc nie wiem, no to okej, okay, mają moją uwagę, ale tak już czuję, że to idzie w dół. Natomiast ja się znowu widzę, nabieram, bo nie wiem, śledziliście z kolei losy teraz nowego restartu serii Terminator? Tak, i nic nie rozumiem z tego zwiastunu. A, bo ty nie śledziłeś, co tam się dzieje. Boże, ja właśnie najpierw dowiedziałem się, co się dzieje, bo się pojawił artykuł. Mój brat to wyjaśnił chyba i trwało to bardzo długo, ale mi to wyjaśnił. Kto wyjaśnił? Mój brat mi to wyjaśnił, bo on tam... Mogę wytłumaczyć. To z chęcią wysłucham. Możesz mi... Ale wiesz co, powiem ci, że z drugiej strony, bo ja tak tylko jeszcze przerwę, że ja tak was słucham i się zastanawiam, wy to próbowaliście zrozumieć? W jakim celu? No bo... W sensie, okej, Hollywood i paradoksy czasowe, dobra, rozumiem wszystko. No to wiadomo, ale, że to będzie, wiesz. To ale będzie... mimo wszystko, tak, pierwszy Terminator był tak, że okej, oni wysyłają robota w przeszłość, żeby zabił Sarah Connor, więc ludzie wysyłają obrońcę w przeszłość, żeby powstrzymał robota i obronił Sarah Connor, jednocześnie zapładniając Sarah Connor, dzięki której urodzi się przywódca, który wyśle tego ludka wcześniej, żeby obronił go, żeby mógł się narodzić. Jasne, logiczne. Nie? Spoko, nie, to się dzieje, to są filmy, no, tolerujemy takie rzeczy. No, tak samo, że się strzela. Druga część, roboty jednak wysyłają jeszcze raz innego robota kilkanaście lat później, żeby po prostu zabić Johna Connora. Tamci wysyłają jeszcze raz innego robota. Okej, spoko. I teraz w tym filmie, kiedy oni wysyłają tego gościa i kolejnego robota? Rozumiem, że w samym początku, w sensie, jeśli wysyłają go przed pierwszym gościem, czyli przed pierwszą częścią, to czemu Sarah Connor nie jest zaskoczona tym, że widzi po pierwsze, że widzi tamtego gościa i na dodatek jeszcze jest z nią Arnold Schwarzenegger? Okay. Ale ponieważ Targaryen, ona nie jest niczym zaskoczona. To, o czym mówicie, to jest taki fundamentalny problem, jak się ciągnie jakąś serię coraz dłużej. Mój brat wyjaśnił mi to w taki sposób, że poprzez te gmatwanie czasem i przenoszenie jednej postaci do drugiej, żeby powstrzymała tamtą, która była przeniesiona po to, żeby powstrzymała tamtą, powstała alternatywna linia czasu i wszystko się zmieniło. To jest najkrótsze wytłumaczenie. Pamiętajmy, że tak. Alternatywna linia czasu. Jeśli jesteście fanami hardkorowego science fiction, to na pewno docenicie te takie momencik. Elokwentne rozwiązanie. Bierzemy sobie lodów w oko. To jest ten moment, w którym muszę wspomnieć o istnieniu komiksu Alien versus Predator versus Terminator. Gdzie tam z kolei też przecież było... Było tak, że te Terminatory, Skynet przegrał wojnę, ale wprowadził tak zakamuflowane roboty, które po prostu żyły wiecznie i podszywały się pod kolejnych naukowców i właśnie jeden oszalały robot postanowił stworzyć hybrydę aliena z robotem. Tak.
Fantastycznie. Wow. Niestety ta wersja robota z Terminatora, tego nadchodzącego nowego, się starzeje, co też ponoć jest wyjaśnione, że ten jego egzoszkielet się po prostu... Nie, no tak, bo tam żyje. Ja już tak, bo to widzę jako fana serii, że wy tak troszkę nie ogarniacie. Tak, tam jest cały ten wątek, że ten Terminator wychowuje tam Sarah Connor i jest dla niej takim postacią ojca jakby. Bo wiecie, nie ojca, tak, Terminator 1, 2, 3, potem był serial Terminator, i też one były, 1, 2, 3 były spoko. Nawet trójka była taka sympatyczna, bo tam wysłali znowu Arnolda i doszło do tego, że jednak Dzień Sądu następuje. To było trochę smutne, bo dwójka mogła być jedynka z dwójką mogli mieć tworzyć taką zamkniętą w ogóle przygodę i do tego nigdy nie wracać i wszyscy by mile wspominali, ale zrobili trójkę i jakoś z tego wybrnęli. I potem pojawił się serial, gdzie się okazało, że ten Skynet w ogóle wysyła, co było w sumie logiczne, bo wysyła hurtowo te Terminatory w przeszłość. I tam już w ogóle przygotowują od, nie wiem, od początku XX wieku, jeśli nie wcześniej, zaplecze pod tą wielką wojnę, tam walczyli o jakieś zapasy tego specjalnego metalu i tak dalej. I to już wówczas działy się takie rzeczy, że w sumie jaki film nie zrobią, wszystko będzie prawdopodobne. No, właśnie pomyślałem sobie o fajnym jeszcze restarcie następnym, gdyby na przykład Skynet w przyszłości opracował taką technologię, żeby wszystkie roboty przenieść w przeszłość. I wiesz, przenoszą się do naszych czasów i ta wojna zaczyna się już tutaj. Na Something Awful był taki bardzo fajny artykuł raz, że tam to było pisane w charakterze wspomnień jednej z maszyn pracującej dla Skynetu, ona tam była jakimś robotem składającym. I tak ona tam opisywała na przykład problemy życia w tej wizji przyszłości Terminatora, że tam największym problemem były te czaszki ludzkie, które się były lawiny tych czaszek i tak dalej. I ona miała wielką marzenie, żeby ją wysłać w przeszłość, bo lubiła kucyki, chciała właśnie spędzić przyszłość. Potem jeszcze tak, jeszcze była Terminator 4, który zapowiadał się genialnie, bo tam właśnie już wtedy się pojawiły... W przyszłości się, tak? Pojawiło, ja byłem strasznie wtedy zajarany. Tak samo zresztą jak teraz, to znaczy tam było to, że właśnie... Poznawaliśmy losy te początkowe po wielkiej wojny z maszynami i było fajne post-apo na zwiastunach. Było ogólnie, no, miało to potencjał. Na zwiastunach. I się trzymało kupy, ponieważ tam właśnie było już to pierwsze założenie, że tak zamotali, że ta przyszłość nie jest pewna i mimo wszystko się muszą starać, bo tam skoro właśnie Skynet se powysyłał, to szybciej się pojawią te nowe Terminatory i ludzie będą mieli mimo wszystko ciężej. No niestety film był koszmarem. Dodatkowo miał tragiczny zwiastun, który zdradzał wszystko. Ja myślałem, że jak go oglądałem, że to, Jezu, jak oni takie rzeczy zdradzają na zwiastunie, to co dopiero będzie w filmie? Okazało się, że no niestety wszystko przewidziałem o zwiastunie. No i teraz dochodząc do sedna tego Genesis Terminatora, to tak, no mamy ten już w ogóle inną linię, gdzie ten Arnold jest wysłany dużo wcześniej i się starzeje razem, to wiadomo, ta ludzka tkanka się starzeje, więc nawet też fajnie wybrnęli, ale obejrzałem zwiastun, jakoś mi się podoba. Ja nic z niego nie zrozumiałem. Przepraszam, ale teraz, tak, kiedy już mi wytłumaczyłeś, że jest to alternatywne jedno ważne słowo. No to... Tam było jedno ważne słowo, oni powiedzieli, że tam nastąpił reset. Co więcej musisz rozumieć, to znaczy, że jest reset i tyle, jest od nowa wszystko, wali wszystko, co było wcześniej. Czyli to jest po prostu remake, mogli powiedzieć, że to jest, tak? Nie, ale to jest taki remake bez remake'u, to jest troszeczkę to, co zrobili z X-Menami. Wiesz, nie do końca prostu... jest reset. To jest tak jak w Powrocie do przyszłości w drugiej części alternatywna mroczna linia czasu na przykład powstała. Coś takiego. Albo coś takiego, tylko że to jest obowiązujące już, kanoniczne. Albo tak jak zrobili w X-Menach, że po prostu zrobili nagle nową część, która anulowała dwie poprzednie. No tak, no, to jest głupie rozwiązanie, no ale co ale z tego wyjdzie, zobaczymy. A propos kanoniczności tego wszystkiego, to mieliśmy też kolejna rzecz, którą przegapiliśmy. Zwiastun nowych Gwiezdnych Wojen, siódmej części. Czyli wreszcie tej, która będzie następna, a nie będzie prequelem. No. I też no, mi się podoba. Jestem ciekaw, co powiesz o niej. Nie mam totalnie żadnych emocji. Tak, obejrzałem to i no wszystko jest fajnie. Są X-Wingi, jest Sokół Millennium. Ta scena początkowa, to jest, tam nie wiem, wszyscy to widzieli. Tam, że pojawia się czarnoskóry Stormtrooper. Są dwie właśnie rzeczy, które są mniej lub bardziej emocjogenne. Czyli właśnie jest ten super miecz świetlny, który... Ja się nie znam na broni białej, więc on ma takie coś, że ma... Ona jest czerwona. Jest czerwony, to, że miecz jest czerwony, to spoko, tylko że on ma taki element... który normalnie w takim mieczu by służył chyba do ochronienia dłoni. Tymczasem on jest zrobiony z tych właśnie, ta rękojeść
te takie końcówki z niej wystające są zrobione z tych elementów świetlnych i to jest takie niebezpieczne. Moim zdaniem to pomaga w walce, bo masz jakby świadomość, że jak popełnisz jeden najmniejszy błąd, to ginie, to obetniesz sobie rękę, więc ciało produkuje więcej adrenaliny i dzięki temu lepiej walczysz. Milichlorianów produkuje. Milichlorianów. Tak, i dzięki takiemu treningowi po prostu, wiesz, ci wszyscy tam padawanowie czarnej strony mocy są bardziej bezwzględni, bo wiedzą, że jeden fałszywy ruch, a stracą dłoń i midichloriany z nich wypłyną razem z krwią. I trzeba będzie... będzie je pakować stracił midichloriany, dajcie większą dawkę grupie B. No, to się pojemnik Bacta Tank, czy jakoś tak się to nazywa, tam gdzie jak rękę... Ale... Ja też podzielam pewnego rodzaju zawód. W sensie myślałem, że jakiś większy omf będzie na tym zwiastunie. Ale to jest teaser, jednak, to jeszcze nie jest zwiastun. Jednak ja rozumiem, że zarówno rok będzie premiera, tak? To pewnie za pół roku wywalam jakiś fikuśny, trzyminutowy zwiastun, który wszyscy będą analizować, bo co z tego zwiastunu się dowiedziałem, że będzie jakiś okrągły robot, który będzie piszczał. I tak, aha, Jezu, wow, jest okrągły nie mogę robot. Się zachęcać. Zachęcający. Tak. Nie mogę się doczekać, aż będzie wszędzie ten robot do kupienia. Ale tak naprawdę to są lekko przetworzone wszystkie te bodźce, które nas cieszyły, jak byliśmy dziećmi, jeżeli oglądaliście to jako dzieci. Ja nie wiem, ja szczerze mówiąc nie wywołało to we mnie jakichś dużych emocji, ale i tak wiem, że to zobaczę i jest nie, pewna szansa, oczywiście, że będę się przy tym bawił jak dziecko, więc... Ja wiem, że to zobaczę i mam nawet całkiem... patrzę na to z optymizmem, bo podobał mi się ten pierwsza część odnowionego Star Treka robionego przez tą ekipę. Właśnie, mamy, powiedzmy że to robi J.J. Allard i on ma teraz pod swoją, nad swoją pierwszą dwie marki, Star Treka i Star Warsy. Tak, ale już na przykład drugi Star Trek już mniej mi podpasował. No, mi się nie podobał. Ja nie widziałem nawet. Ale ta pierwsza odnowiona część była bardzo sympatyczna, wzruszyłem na pewno się. Na pewno jest to reżyser lepszy od George'a Lucasa, bardziej kompetentny, więc i od strony ogarniania scenariusza też na pewno. Myślę, że zrozumienie jakichś tam zasad rządzących uniwersum Gwiezdnych Wojen i tego, co mogą oczekiwać fani, jest w stanie on też przetworzyć. Więc wydaje mi się, że na 100% będzie to film lepszy od tego, co pokazała ta trylogia ostatnia. Nie, tam przeczytałem Alert. Ale ja osobiście Abrams, się nie jaram. Jestem skrzywdzony przez tę zemstę shitów. Nie wiem, co tam się działo w tym filmie. Nie, z tych trzech z tych trzech filmów tak naprawdę paradoksalnie, co jest najbardziej przykrą rzeczą, pamiętam najlepiej ten pierwszy. A tych drugiego i trzeciego w ogóle nie pamiętam, co się tam działo. Bo to zero wspomnień. Ten pierwszy w jakiś sposób po prostu, wiesz, mieliśmy pewne oczekiwania, poszliśmy, nie wiem, obejrzeliśmy to oczekując, że to będzie coś takiego, jak było kiedyś. No i takie rzeczy się potrafią potem jakby takie blizny zostawiają na duszy. No tak. Ale przynajmniej, w sensie nie mówmy hop, bo być może po pierwszej części George Lucas stwierdzi, że on jednak nie przedłuża umowy na wykorzystywanie Star Warsów. Albo będą to Star Wars spisane innym fontem, bo nie mają prawa do logotypu i to będzie jakiś inny... Comic Sans to będzie. Tak, będą Comic Sansem zapisane Gwiezdne Wojny. Wydadzą tylko, bo to ma być trylogia, będą tylko pierwsze dwa filmy. To będą Sans Wars. Tak, a resztę będzie może na Kickstarterze. Potrzebujemy tam 200 milionów dolarów na efekty specjalne. Nie, ale ja osobiście liczę na to, że jakieś gry z Gwiezdne Wojny się pojawią w końcu. A właśnie, bo to mamy teraz jakiś zastój? Dawno ich nie było. Znaczy nie, to chyba ten Battlefield, ale nie były dobre. Zwany. Będzie chyba jakoś w podobnym czasie, nie? Co będzie? Ten Battlefront będzie chyba wychodził jakoś bardzo podobnym czasie. W przyszłym roku. Ojej, nie, to zapowiadali, że oni pewnie to zgrają razem z premierą filmu elektronicy. No na pewno. No na pewno. Plan, chyba. Tak, to w przyszłym roku ma wyjść ten Battlefront. Tak, znaczy, więc podejrzewamy, to będzie na pewno że to będzie, mamy, bo to jest oczywiście, to robi ta firma, która odpowiada za Battlefieldy. I ostatnio mają doświadczenie w takim... Właśnie widzę, bo wychodzi teraz Battlefield Hardline. Ja się zawsze śmieję teraz tak okrutnie, że to będzie Battlefield Ferguson się powinien nazywać. Bo to będzie o wojnach policji tam z nie wiadomo, z jakimś tam elementem Niepokoje społeczne. Niepokoje społeczne i tak, tak dalej. Tak, super takie, bonus za DLC, niezadowolonych DLC, obywateli. I właśnie, a ta gra jest w moim odczuciu po prostu takim, dawniej się to nazywało Total Conversion, czyli się brało silnik gry,
I się podmieniało wszystkie modele i wychodziła gra z rzeczywiście, było coś takiego. No i wiesz, tak teraz mówimy na to sequel. Funkcjonuje to nawet do dzisiaj, bo na przykład twórcy Mount & Blade, zdaje się, tak na takiej bazie zrobili ostatnio dodatek do Warbanda, gdzie tam jakieś, to jest coś z wikingami. Oni to chyba na bazie moda po prostu wzięli, kupili tam tego moda. Coś takiego, nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że jakoś to tam funkcjonuje. Znaczy w ogóle teraz to już jest inny temat, bo teraz silniki się normalnie licencjonuje i to w sumie można by tak neopartego się wyzłośliwać i mówić, że tak kiedyś się ludzie bulwersowali, że wszystko jest na Unrealu i wszystko wygląda podobnie. No i to jest coś w ten deseń, że to zostało tak usankcjonowane. Dlaczego to jest okej, bo to jakoś tak wymusza kreatywność mimo wszystko i wszystko zależy bardziej od tego, jakie mamy pomysły na grę, a nie że mamy silnik z gotowymi mechanikami. W każdym razie... Ja mam a propos Gwiezdnych Wojen ostatnia rzecz, nadzieję, że ogarną, znaczy zauważą tam ten trend gier kosmicznych i zrobią jakiś symulator taki fajny. Ja się cieszę na tego Battlefielda Star Wars. To będzie tak naprawdę Battlefield Star Wars. Mi się ta mechanika z Battlefieldów podoba i jak zamienią czołgi na te AT-AT... No to... A graliście w poprzednie Battlefronty? Bo to były całkiem przyjemne gry tak naprawdę. Tak, fajne. Więc tak myślę, że to może być całkiem przyjemne. Więc w tym to jest akurat gra, na którą czekam. Ha, ale wracając do tego, co jeszcze mówiłeś, czyli nie ma nic ciekawego z uniwersum Gwiezdnych Wojen teraz zapowiedzianego z gier. No nie, chyba nie. Nie, no, na pewno robią jakieś gierki na licencjach. A nie, bo jest Z drugiej strony jest też trochę tak, że przecież jeszcze te, no nie wiem, 5-6 lat temu większość gier, znaczy większość jakichś dużych marek miała swoje gry na licencjach. Ale teraz jak wzrosły te koszty po prostu tworzenia gier, no tak. To tak naprawdę tych wychodzi mniej. No i zazwyczaj są to jakieś niskobudżetowe małe gry adresowane do dzieci, tak? No, Disney to teraz już w ogóle stwierdził, no dobra, to nie chce nam się wydawać, użerać z producentami za każdym razem, to po prostu zrobimy jeden hub, nazwiemy go Disney Infinity i tam będziemy dodawać kolejne figurki. A właśnie, tutaj ważna rzecz, że Abramsowicz, on mówi Allard. Allard to było od czego, koleś? A mniejsza z tym. Będzie Abrams, powiedzieć, jakim mówisz. Nie, bo mówię o tym, bo J.J. Abrams jest reżyserem tych Gwiezdnych Wojen i w każdym razie udało mu się tym zwiastunem jakoś, bo pierwsze co przewidywałem, że będzie, to będą śmieszki związane z tym, że Star Warsy są Disneyowe, czyli nie wiem. Będzie tak gwiazda śmierci z uszami myszki Miki i tak dalej, a skutecznie odwrócił uwagę na miecz świetlny i tam tego czarnoskórego Stormtroopera. Ej, ludzie też zapomnieli, że już Avengersi są od Disneya, tak? W sensie Marvel nie, jest Avengersi, Disneya. To wszystko, Disney ma teraz wszystko, co rządzi. Proszę. Tak, w sensie jak był zwiastun tych drugich Avengersów, to już wszyscy zapomnieli, że tak naprawdę gdzieś tam na końcu Kasiuta spływa do skarbca z Knerusa McQuatcha, zbudowanego dookoła zamrożonego sarkofagu z Waltem Disneyem. Sarkofag z Waltem? On się zamroził i czeka aż... Na Gwiezdne Wojny czeka na pewno. Tak, aż będzie miał pierdyliard bilionów dolarów i wtedy powstanie z armią robotów. Wtedy cofnie się w czasie i powie, nie zamrażaj się, bo ci się tkanki rozpierdzielą. Come on! Tak. Ja może zostawię ten temat, niech sobie ludzie sprawdzą, jak to jest z tym Disneyem. Ja niestety spędziłem dużą część mojego życia czekając odpowiedzi. Tak, ale problem się rozwiązał bardzo szybko, pojawił się internet. Ja długo żyłem, miałem taką nauczycielkę angielskiego, która mi sprzedawała takie hity i właśnie ona mi pruła umysł pod względem teorii spiskowych jako dziecku. I pamiętam tego Disneya zamrożonego, to było takie fascynujące. Taki skurczybyk po prostu. Zamroził się, no. Tak ten. Podobało mi się to. Jeszcze tam z tematów filmowych, bo byliście bardzo pobudzeni odnośnie Interstellar, bo wszyscy obejrzeli. Tak, wszyscy? Miesiąc temu byliśmy pobudzeni. To już dawno temu było, no. Tak, widziałem też. To ja może zacznę od tego, że nie rozumiem ludzi, którzy skakują na ten film, że to miało być jakieś super mega naukowe i nie wiem, jakieś po prostu spóźniona lekcja fizyki i to potem ja obejrzeli i nie było naukowe. To znaczy mi tam... W sensie, czy ktokolwiek był w czarnej dziurze? No nie był. No to skąd wiesz, jak tam jest? No może tak jest. No, ciemno. Ale to nie o to chodzi. Ale dobrze, możemy podyskutować. Więc dla mnie był to na przykład bardzo miły film o miłości.
rodzicielskiej. Bardzo się wzruszyłem. Z Interstellar jest ten problem, że tam tak. Wcisnęli tego całego, jak on się nazywa, Kipa Thorna. To jest koleś od czarnych dziur wylansowany, to jest jeden z tych propagatorów nauki. I było dużo mowy, znaczy w sumie sam ten cały, jak on się tam nazywa, ten reżyser, Nolan, tego nie powiedział, ale widziałem te takie opinie ludzi, że to jest, Boże, kolejna Odyseja kosmiczna i tak dalej, natomiast... Ale to widziałeś je przed premierą czy po? Bo po ja na premierze. Przykład nie... No ja na przykład nie śledziłem w ogóle informacji o filmie i nie spodziewałem, znaczy nie liczyłem na jakieś wielkie widowisko science fiction, mając w pamięci filmy Nolana, to już w ogóle. Nie wiem, tutaj przez temat mnie ja się już uspokoiłem. Już. Nie jest tak, bo jakby... To tak czy siak był lepszy film niż Meteusz. Oj, to każdy film jest lepszy niż Prometeusz. Ale porównanie rzuciłeś teraz? Ej, ja pamiętam, Prometeusz też miał zbawić wszystko, tak? A potem oglądasz. Tak, Prometeusz był tak dobry, że na dwa razy go oglądałem. Musiałem 24 godziny odstępu między pierwszą częścią a drugą zrobić. Bo nie, wyczerpałem znaczy, się. Dla mnie Prometeusz był filmem, który miał takich parę takich momentów, które takie były w taki odpowiedni sposób obrzydliwe. Myślę, ale generalnie nie rozmawiajmy o tym filmie, bo tak ogólnie to gdzieś tam, dopóki starałem się nie myśleć o tym, że to ma cokolwiek wspólnego z Obcym, to było jeszcze jakoś. Mi się Prometeusz podobał. To właśnie w sumie to nie jest takie złe porównanie. On był ładny dosyć. Prometeusz i Interstellar dla mnie mają to do siebie, że to jest film o dziurach. Znaczy w Prometeuszu te dziury były takie... Film jako taki ogólnie, scenariuszowo, był okej. Okay. To było to, że tam lecą, bo odkrywają jakieś źródła prastarej cywilizacji, która być może stworzyła człowieka. Tam lecą te całe Wejlandy, Jutani. I tam się dzieją jakieś rzeźnie, czynnik ludzki nawala i to się sypie, jest horror. I tam były rzeczy złe, to znaczy było widać, że ten scenariusz... No nie wiem, no można to było 500 razy lepiej uzasadnić te błędy ludzkie. Natomiast one były strasznie głupie. Wiesz, co mnie w Prometeuszu tam najbardziej gryzło? Mnie gryzło najbardziej w Prometeuszu to, że oni najpierw poszli w taki klimat troszeczkę, prawda, że robimy takie twarde science fiction, bo początkowo taki tam był klimat. A potem dochodzi ten moment, kiedy robi się z tego troszeczkę Obcy i to jest, tylko jest pewien problem, bo Obcy zasadniczo, jak się te filmy ogląda, to one mają taki klimat takiego... Zasadniczo właściwie trochę horroru, tak, z potworem i tak dalej, tylko one się ratowały zawsze tym, że ten potwór był zajebiście zaprojektowany. Tymczasem tutaj w Prometeuszu tego tak bardzo nie ma i nagle ma się wrażenie, że... Nie, tam jest że... pięć różnych po prostu porów. No właśnie, co tam, z czym oni tam, przed czym oni uciekają? Tak, ale to jest jeszcze inna rzecz, ale jakby kwestia tego, że wszystkie te rzeczy są tandetne. Czarna ja miałem maś, z tym pewien problem, iż... że... Nie, czarny potwór, biały potwór. Jakieś te były takie, coś tam wyłaziło z czegoś i tak na nich sapało, patrzyło się tak. Jak dżuma też jakaś, chłód. Nie no, mnie w... Tam się działy złe rzeczy. Prometeuszu mnie strasznie irytowały postacie. Wszystkie postacie w tym filmie były takie irytujące. Tak. Takie jakieś bezsensowne decyzje. Tam była jakaś kobieta, która spotkała się z jakimś idiotą. Nie wiem dlaczego nie wiem dlaczego byli parą, czy już wszyscy parę inni mężczyźni we wszechświecie. Ja pamiętam zaginęli. scenę porodu głównie z tego filmu. No tak, i potem biegania po porodzie. Tak, to, ale ogólnie. Dobra. To był taki tani horror, który był za duże pieniądze zrobione momentami i nawet to tak przez to, że miał duże pieniądze, to ten tani horror nie wyglądał tandetnie, ale potem wyglądał tam. Ale był ładny, prawda? Bo tam były te ładne planety, tak, statki były ładne. No, planety były ładne. Był no dobrze, wizualnie tak był ładny. No. W Prometeuszu nie musieli uciekać przed gigantyczną falą, która ich goniła, bo przeciąganie tak było takie i każda oj, no minuta właśnie, nie była zaczyna się teraz godzinami gdzieś tam. I zaczyna się teraz ten Interstellar, gdzie on jest taki, on jest bardzo, on jest, to, dla mnie to jest takie coś, że to jest Armagedon w przebraniu tego Odysei Kosmicznej. No, co? Dobre. Dobre. Jest, trochę tak jest. Bo tam są te przepiękne ujęcia. Mi się film bardzo podobał, jeśli chodzi estetycznie znaczy, i tak w ogóle. Jako znaczy, film. Ja tak podsumowałem go po seansie, że to jest kretyński film, ale wspaniałe widowisko. I osobiście strasznie fajnie mi się go oglądało, tak. Nie nudziłem się. Były tam momenty, które były śmieszne, jakieś tam nielogiczne, idiotyczne. Były momenty, które były śmieszne, bo miały być śmieszne.
Było też trochę jakiejś emocjonalności zbudowanej na bazie takiego prostego rzucania jakiejś koncepcji w stylu tej, że będąc na jednej planecie godzinę wracasz na pokład statku i okazuje się, że życie wszystkich twoich bliskich przeleciało już praktycznie całe. Jakieś takie koncepcje były podjęte, nie były one analizowane ani jakoś tam rozciągane, to były tylko tak rzucone, żebyś jako człowiek mógł się do tego odnieść i wzruszył, chwilowo się wzruszył, później oczywiście szybko goni nas fala, coś tam ten. Także od tej strony to było całkiem znośne, całkiem fajnie się to oglądało, ale zaskoczyło mnie to, że tak dużo było scen i momentów, w których było, można było przeniknąć tą taką strukturę filmu. Takich, które osobiście uznałbym za jakiś błąd. Nie tyle błąd logiczny w samej fabule, tylko źle zamaskowany błąd logiczny. I to było trochę wybijające z rytmu, dlatego bym na przykład nie oceniał tego filmu strasznie wysoko, bo u Nolana jednak we wcześniejszych filmach one też były bardzo naciągane w większości, ale było to lepiej zamaskowane, tak mi się konwencja wydaje. Do siebie pasowała. Wiesz, co mi bardzo się nie podobało w pewnym momencie Interstellar? To, że ten film faktycznie wygląda troszkę jak taka odyseja kosmiczna przez pewien czas, przy czym nagle jest ten jeden moment, w którym jedna kobieta zaczyna mówić, że a może oni polecieli gdzieś tam, prawda, zbudowali to, cała wyprawa, to w ogóle, prawda, tego. I nagle kobieta zaczyna argumentować, a może powinniśmy, i tutaj, prawda, Paulo Coelho, miłości posłuchać. Tak, a propos tego, Paulo Coelho, to OS-u, dla mnie idealną się. Recenzją to... o tym filmie to był tekst Dukaja bodajże Jacka, tak? To był Dukaj? Tak. Tak, i to on w ogóle był świetny tekst, jakiego dawno tak dobrego nie czytałem, plus doskonale tam... podsumował no, moje... Dukaj to mądry gość, trzeba go kiedyś zaprosić do krokietu. No, piszę do niego. To w sumie no. Bardzo mi się podoba ten pomysł. No, ale wiesz co, tak, tylko on na przykład tego filmu jakoś bardzo nie krytykował de facto. On miał tam jakby tą świadomość, że po to, żeby zrobić takie science fiction, to jednak no, poświęcenia dzisiaj, muszą dzisiaj być. Jest problem tej, tak, jakby... formy, w sensie, że film troszkę już dzisiaj nie przystaje przez to, że pewne koncepcje science fiction są zbyt trudne do wytłumaczenia naukowe i po prostu jest pewien problem, żeby to wszystko ubrać w formę filmową, która jednak musi mieć pewne skróty, musi mieć pewne tempo i tak dalej. No więc... dobra, a propos tego Interstellaru właśnie, bo to chodzi o to, że tam nie miałem problemów z tymi koncepcjami, jak jest w czarnej dziurze i tak dalej, to się to toleruje, naprawdę toleruje te Terminatory i wszystko, ale ten film miał tam... Mamy tą wizję Ziemi, która jest niejasna, ale okej, też ją toleruję i w ogóle. Mi się w ogóle, że tam życie mnie pokarało, czy to się śmiałem z Interstellar, bo tam jest taka wizja Ziemi, że ludzie żrą piach, bo już są burze piaskowe, bo tam rośliny wymierają. I ja miałem to samo teraz na mieszkaniu, miałem remont i też żarłem piach. Więc już mnie pokarał Bóg za to, że... Już miałeś ochotę polecieć. Co? Miałeś ochotę polecieć gdzieś w kosmos, szukać innej planety do mieszkania. Ja właśnie miałem to bez planet, więc ten... W ogóle tam czytałem opinie takie straszne, że żeby docenić, jak tam się krytykowałem, to było, no nie rozumiesz tego filmu, bo nie masz córki. No i odpisywałem ludziom, że a ty, nie wiem, nie rozumiesz tego filmu, bo nie poleciałeś w kosmos. No i to jest taka retoryka mniej więcej, bo nie żresz piachu, ja żrę piach. Wszyscy nie rozumiecie tego filmu, dopóki nie macie remontu i nie żarliście piachu. No i w każdym razie to było to. Potem tam było dużo takich bzdur czysto filmowych. Ta wizja tej NASA, która teraz ma problemy z tym wszystkim, a w ogóle żeby tak. To połączyć koniec z końców, a tam w ultrakryzysie wysyła 500 misji kosmicznych z podziemia, gdzieś tam w ogóle nikt o tym nie wie. Tam była taka strasznie śmieszna scena, przy której się po prostu z bratem byłem w kinie, zaczęliśmy się śmiać. Która wyglądała, znaczy była realistyczna, ale wyglądała jak z nagiej broni. Był taki motyw, że oni rozmawiają z tym głównym bohaterem w sali konferencyjnej i on mówi, ale co wy tu w ogóle robicie? Na co szef tej jednostki mówi, jeszcze nie wiecie? To znaczy jeszcze nie rozumiesz? Pokażę ci. I otwiera drzwi, a tam zaraz za drzwiami taki gigantyczny hangar. Strasznie się z tego śmiałem. Tak, no i to też jest tak... Okej, dobra, rozumiem akcję, to był taki skrót, nie? Taki, wiesz, oczywisty skrót. Nie na zasadzie, przejdźmy teraz do drugiej hali i pokażę ci czym, co tak. Tak. Ej, no bo to było małe laboratorium, no i tak. Wiesz. Ale sobie właśnie myślę, że okej, dobra. On tam z tej czarnej dziury wysyłał sygnały do swojej córki, żeby ona odczytała po prostu jakiś spoiler, tak, powinniśmy tutaj umieścić. Tak, to był spoiler. Ale co? Ale też jednocześnie wysyłał sobie sygnały, żeby pojechał do tej bazy
Bo oni w tej bazie czekali właśnie na niego. W sensie, Tak, tak. jak długo by czekali na niego, skoro wiedzieli, że tylko na niego mogą liczyć. Bo tak przyjechał tam on. O, to dobrze, że jesteś. Wiesz, bo w sumie jesteś jedynym pilotem, jakiego mamy, żebyś... Dobra, znaczy, to chyba się wiąże z koncepcją czasu, którą między innymi Kurt Vonnegut opisywał w Rzeźni numer 5. To znaczy, że jeśli kiedy jesteś istotą pięciowymiarową, to nie ma czegoś takiego jak upływ czasu, tylko że wszystko się dzieje naraz. Nie wiem, czy to coś wyjaśni, ale... Nie, to wyjaśnię w sensie... w sensie, jeżeli tak do tego podejdę... Znaczy, mi się bardzo podoba w tym filmie wizja, taka jakby tak ostateczna na końcu, że jakby nie ma Boga, bo tak naprawdę są tylko ludzie. Ludzie, którzy wyowulowali w przyszłości po prostu tak do przodu, że to oni po prostu są już istotami międzywymiarowymi. I nie wiem, czy kojarzycie, była taka książka, także komiks pod tytułem Wieczna Wojna. Była to książka napisana przez weterana z Wietnamu, który opisał po prostu wojnę przyszłości gdzieś tam, że ludzie gdzieś odkryli jakichś kosmitów, no i lecą do nich i wybucha między nimi wojna. No i właśnie był jeden z takich nielicznych w sumie opowieści o tym, która brała pod uwagę upływ czasu. Także jak na przykład mamy tam... żołnierzy kosmosu, którzy jadą lecą wpieprzyć robalom, no to oni lecą na planetę robali i wszyscy na Ziemię się cieszą, tak? A w Wiecznej Wojnie właśnie było powiedziane, że spoko, no że ci ludzie są wysyłani gdzieś tam, żołnierze lecą, ale jak wracają na Ziemię, to już na przykład mija 70 lat. Tak. I był właśnie taki paradoks, że oni wyruszali na wojnę jakimiś statkami, dolatywali w to miejsce, gdzie miała być bitwa, a ta bitwa już na przykład minęła 300 lat temu, albo ich tak, sprzęt tak. jest przestarzały. I tam w sumie Interstellar jest też dosyć podobny do Wiecznej Wojny, jeśli chodzi o taką konkluzję, jak właśnie jeśli chodzi, jak sobie poradzić z tym przemijaniem czasu i między wymiarami. Tak. To są takie rzeczy, które były okej, natomiast tam fundamentalne rzeczy filmowe nie działały, bo tam w filmie chodzi o to, że odkrywają tą właśnie robaczą dziurkę, czyli taki nazwijmy to teleport, że nagle nie musimy lecieć te tam kurde miliony lat, tylko że wchodzimy tam w dziurkę koło, bodajże to było Saturna i wychodzimy w okolicy, gdzie ludzie mogą zamieszkać. I to jest spoko, dziurę tolerujemy, to jest zrozumiałe. Natomiast to, co się dzieje tam w tym układzie kosmicznym, bo tam szumimy, tam docierają do układu, który planety krążą wokół czarnej dziury, to jest możliwe, ale tam nie jest wytłumaczone już nic. A to znaczy, nie wiem, ten układ, czy ktoś z was potrafi w ogóle, nie wiem, wyobrazić sobie, jak ten układ wygląda, albo jak tam podróżowali między planetami? Tablicę potrzebuje i mazak, to ci rozrysuje. To. Tak, szczerze mówiąc, mi jest trochę trudno sobie wyobrazić, jak wygląda Księżyc i warunki na nim, bo tam jeszcze nigdy nie byłem, więc dla mnie, no i tak wygląda czarna dziura, a kto tak twierdzi? No goście, którzy patrzą się przez lupę na tą czarną dziurę i od iluś tam lat. Aha, ale byli tam? No nie, bo jest za daleko. Aha, i w sumie to co oni widzą, to tak naprawdę wydarzyło się kilka milionów lat temu, kilka tysięcy lat temu, w momencie, w którym my to oglądamy. To znaczy, nie o to chodzi nawet, ale ten Nolan tego nie nakreślił, jak on to widzi. I to jest dla niego podstawowy problem, tam strasznie męczył. To raz, na przykład już nie mówię o tym, że się z tego ten Tyson śmiał, nie ten bokser, tylko ten naukowiec, deGrasse Tyson, że na przykład na początku filmu oni muszą opuścić Ziemię, co jest logiczne, tam tą rakietą bodajże Saturn 5, nie, żeby pokonać siłę grawitacji, a potem sobie zapieprzają w górę, w dół po tych planetach, mimo że tam grawitacja jest silniejsza i w ogóle, okay, ale to, nawet to mógłbym znieść, natomiast totalnie nie rozumiem, po co, o co chodziło z tą robaczą dziurą, bo tam oni tam polecieli, bo wysłali wcześniej ekipę, która miała sprawdzić, czy planety są do zamieszkania i nie rozumiałem do diabła, czemu tej ekipie, bo oni tam w ogóle nas wozili tego sprzętu do tych eksploracji Planety Tysiące, jakieś kombajny, te roboty, helikoptery, tam było, boże, małe bazy zrzucali, okej, okay, możemy to, nawet to możemy tolerować, natomiast mieli problem z tym, żeby potem z powrotem wysłać na orbitę jakąś sondę, która by, nie wiem, nawet flagę mogła, balon taki z napisem zamieszkała albo nie zamieszkała i ten biedny Matthew McConaughey musiał tam zlatywać, tam jeszcze były te, nie, rozumiecie mnie czy nie? To prawda, zwłaszcza, że tak, że oni mieli problemy z wysłaniem
sygnału, że, czy można tam latać, czy, znaczy czy jest sens lądować, czy nie jest sens lądować, a jednocześnie nie mieli żadnego problemu, żeby przesyłać sobie materiały wideo na ziemię i tutaj... A ja w ogóle cały czas myślałem, że ta robocza dziura jest tylko w jedną stronę i dlatego jest problem, bo to tylko przychodzą jakieś proste, binarne dane, a potem się okazuje, znaczy, że tą robaczą dziurą było... można wrócić, bo... Tak, tylko tam było powiedziane, że informacje w jedną stronę przechodzą chyba. Tam powinny postawić po dwóch stronach, nie wiem, takich chłopców z rzutkami piłeczek, żeby przerzucali te informacje, pakowali w piłeczkę informacje, wyrzucali z jednej, odbierali z jednej. Gołębie kosmiczne. Nie, no po prostu krew mnie... Znaczy, mnie też zastanawia, że no dobra, okej, okay, tutaj babka wylądowała na planecie z całą masą zarodków. I co? I ona ma teraz za zadanie urodzić tych wszystkich następnych kolonistów? Jezu, a to w ogóle to było takie straszne chamstwo na końcu. Zostawili tą... Ciało człowieka ma pewne ograniczenia i tam no, i są jakieś rekordowe liczby kobiet, które gdzieś tam urodziły 15 czy 16 dzieci, ale generalnie no, to strasznie duży wysiłek. No to co ona urodzi 16 ona, kolonistów? Ona na Ziemi przez lata ćwiczyła już wiele dziesiątek ludzi urodziła. Jak ona ma zamiar ich wychować, coś i... Ale to było strasznie okrutne, bo tam w ogóle, nie wiem, mafiu gdzieś, nieważne, tam się zostawili tą biedną Annę na tej planecie, sami zbudowali milion stacji przy tej samej dziurze i zamiast wysłać jej, nie wiem, kanapki, jakiegoś psa towarzysza, nie? Ale tam nie, sorry, ale to moment, bo tam nie było przypadkiem założenia takiego, że tak naprawdę to tam oni już zbudowali te wszystkie stacje i w ogóle i to wszystko, a w międzyczasie ona tam dopiero co wylądowała? Tak. Trochę też tak, ale właśnie tam też było coś takiego, z tego co zrozumiałem, może źle zrozumiałem, ale ta stacja, na której jakby on został przebudzony, którą go znaleźli, że co, że ona była w okolicy Saturna? Tak wyglądało, bo wyrzucili go... Musieli ale to wiesz, to i właśnie ta siła właśnie tego wyższa, nie, tego, która właśnie tam... tego nie rozumiem, skoro na Ziemi tak, była zła gleba, złe powietrze, to skąd oni znaleźli dobre powietrze w kosmosie i dobrą glebę w kosmosie, żeby nagle na stacji w kosmosie mieć kukurydzę? No więc właśnie. No przetwarzają gazy. A, co? Przede wszystkim kataklizm nie był niewyjaśniony. Na ziemi. I więc ja tak strasznie cierpię, bo jak dyskutuję, to ludzie mi tam tłumaczą. Ty jesteś głupi, ty nie wiesz, jak to wygląda czarna dziura, nie wiesz, jak tam wyglądają te światy. Ja mówię, że to nie w tym jest problem. Ja rozumiem, że te światy, nie wiem, niech tam nawet żyją te zergi, czy inne, ten spokój, to toleruję, ale to, po prostu ten film jako film się nie trzyma kupy. Nie, no ja bym go traktował nie jako film science fiction, tylko jako film, który ma zaszczepić w tobie zainteresowanie science fiction. Powinni to na końcu film o miłości, o rodzinie i o tym, że trzeba trzymać się razem. Ale akurat no, jako film o miłości, to jest to strasznie słaby film o miłości. No wcale nie. Nie wiem, ja byłem wzruszony. Znaczy dla mnie ten film to był taki film o miłości, który był taki bardzo w stylu Paulo Coelho, że właśnie oni tam o tej miłości potem mówią i miłość i chodźmy za miłością i nie masz a racji. Miłość jest ponadwymiarowa i to jest coś, co nam zawsze zostaje jako ludziom. Widzisz, to jest przesłanie tak naprawdę. To możesz się tak, śmiać z miłości. Możesz się śmiać z tych piosenek o miłości, ale to właśnie miłość uratuje nas międzywymiarowo w przyszłości. Tak znaczy, nie podobały tam niektóre takie akcenty, o czym mówiłem już, które zaszczepiły we mnie jakąś tam namiastkę refleksji w stylu w zakończeniu, jak on rozmawia tam z tą swoją krewną i ona mu mówi, że on nie ma czego tutaj szukać, bo ona ma swoją rodzinę tak naprawdę już teraz i on jest obcy i musi sobie pójść. To jakoś... No takie namiastki jakichś tam ciekawych tematów są, tylko że tak napomknięte. No tak, no dokładnie napomknięte. Więc spektakl, to ty powiedziałeś, że spektakl świetny, nie jest bardzo ładnym filmem. Tam podobno on to kręcił w ogóle jeszcze nie cyfrowo, tylko na prawdziwą kamerą, tam 70-milimetrową i w ogóle się postarał. Zdjęcia są ładne, planety są ładne, jest spoko. O tak, te podróże kosmiczne są ładne. Takie. Tak, tak, modele statków są super, kombinezony muzyka jest fajna, muzyka jest fajna, tam chyba robił ją ten taki znany kompozytor, nie pamiętam. Ten Philip Glass? Nie, właśnie nie, ale jest właśnie, do tego miałem nawiązać. Bo jest ten... Philip Glass robił? Nie, chyba nie. Nie, bo ten Zimmer robił, piszą, tak, Zimmer, ale... Zimmer, ale właśnie w finale jest motyw jak z Glassa w tej chyba tak, ostatniej ja tam nie wiem, tam jest, widziałem takie coś, że wyszedł w ogóle oczywiście, wyszła się ścieżka dźwiękowa z filmu i tam właśnie nie ma tego motywu. I pierwszym, nie sprawdziłem tego, ale pierwszym moim podejrzeniem jest to, bo to ten kawałek taki główny, organowy, to jest bardzo podobny do takiego motywu. Był taki film hardkorowy kiedyś, nazywał się Kojani z Kacji, no. A też to, Boże, myślałem, że nikt tego nie zna, ale fajnie. Nie, kiedyś jak byłem mały, to w
siedziałem przed telewizorem i zaczęło to lecieć. A to jest ten film, który trwa przez 7 godzin i jest tylko jakaś muzyka? Tak, 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 to jest ten film. To jest ten. Okay. No, półtorej godziny. To jest, ale nie wiem, ja to za dzieckiem tego nie obejrzałem, się rozpłakał. Obejrzałem tak, byłem już dorosły. Ja byłem uszkodzony i oglądałem. Właśnie jak takie filmy leciały, to oglądałem, a jak inne to ile ty miałeś lat wtedy, sorry, jak to jest możliwe? Nie, no nie wiem, kilkanaście. Okej. Okay. Ja musiałem mieć wybuchy wtedy i tak dalej. No, taki etap Arnolda typowy. Jak no, coś ale... Tam... ale... nie, nie, spoko, tak, nie wyczytaj, wiesz. Tak jakieś... jak mówisz, rzeczywiście był tam ten motyw rodem właśnie z tego, z chyba finału Kojaniskacji, czy... czegoś taka. Ja miałem tę ścieżkę. Ten motyw się nazywa jakoś, tam są fajne rzeczy, bo tam jest jakieś, to jest po nazwie jakiegoś osiedla, które zburzyli w Stanach. Swoją drogą fajna historia, jest Prac i Gor się nazywany kawałek. Tylko podobała mi się ta ścieżka, bo takie nazwy są z dupy ultrahipsterskie. No tak. Więc i to było takie moje pierwsze podejrzenie, że Zimmer troszeczkę przeholował albo coś się prawie zainspirował się. Może, może, może. No, więc ścieżka jest też bardzo ładna i ogólnie no, ładny film, tylko mówię, to jest, mam taki ból dupy, że tam nagle ktoś wychodzi i mówi ho, ho, jestem fanem science fiction, takiego twardego, bo obejrzałem Interstellar, a tutaj się we mnie budzi ten taki czytelnik tych całych nerdów, tego całego C. Clarka i reszty. I chcę tak powiedzieć, ty gówno wiesz tak naprawdę, co ty wiesz o science fiction, takim hard science fiction. I to w sumie to chyba to dobrze podsumowuję. Ale to jest chyba po prostu takie hard science fiction na miarę naszych czasów. Tak to brzmi okrutnie. Boże, to brzmi dokładnie. Nie. Mam problemy programistyczne, nie wiem programować. No to coś w tym jest, bo ciężko znaleźć jakiś wysokobudżetowy film science fiction, który broniłby się tym science fiction. Ale nawet właśnie z niskobudżetowym też nie jest jakoś tak super. Co tam ostatnio? Ja w ogóle powiem tak, że dla mnie ten film nie wydawał mi się w pierwszej chwili aż taki zły, bo jakby te końcowe wydarzenia, o których nie będę mówił, bo już Konrad tutaj tyle spoilerów rzucił, że już wystarczy, ale generalnie te końcowe wydarzenia, które... Walka z kosmitami świetna jest na końcu. Jak już poukładałem sobie w głowie, o co tam chodziło, to się okazało, że akurat tam pewne rzeczy, które zobaczyłem, one się jakby zgadzały ze sobą. Znaczy był tam sens, tylko musiałem to rozkminić, ale ja w pierwszej chwili gdzieś tam się zawiesiłem na tych rzeczach i miałem problem z rzeczami, które były na samym końcu filmu i mi się wydawało, że one były bez sensu. I jakby pominąłem wszystkie rzeczy, które były naprawdę bez sensu. Więc miałem jakiś taki w ogóle wirtualny problem z tym filmem. Gdzieś mi się tam to nie zgadzało, że on tam wrócił, a czemu ona tam siedzi jeszcze, a to, jakieś takie tutaj były z tym rzeczy, gdzie coś mi się tam nie zgadzało. Potem sobie to poukładałem i się okazało, że nie, no może nie było najgorzej. Piękna recenzja Interstellar. Coś mi się tam nie zgadzało, Tomasz Drabin. No niestety taka prawda. No. Ja mam problem z kosmosem, właśnie z takim rzeczem jak Interstellar, że im więcej o tym myślę, jak oni mówią, no, że wiesz, bo tam jest, że ten czas płynie inaczej, że w sumie jest tam pierdyliard miliardów, zimno jest tak. Jakiś tam różnych gwiazd i możliwych planet, to jest ten taki, to wiecie co, to ja chyba po prostu zacznę wierzyć w jakieś tam bóstwo i to będzie łatwiejsze do ogarnięcia niż... Że będziecie mi teraz tłumaczyć, że to wszystko ma sens, że tam są jakiś inny czas, że tutaj lecisz i mija 70 lat, ale tak naprawdę masz tyle samo i coś tam. Ale to też jest fajne w Interstellar, że trochę mimo wszystko pobudza cię do myślenia i potem sobie oglądasz Strażników z Galaktyki, gdzie oni sobie tam latają po tych różnych planetach. Generalnie nikt się nie przejmuje jakimś tam starzeniem się, że ten Drogan to pewnie by leciał z 70 lat i zanim by doleciał na tą finałową planetę, to już wszyscy by już tak, a kim ty jesteś? Już to 3 pokolenia minęły, już nie pamiętają, za co on się mści. Kurde, to byłby smutny film. Dramat. No pobudzę do dyskusji. Ja się cieszę, że nie nagrywamy tego materiału te 2 tygodnie wcześniej, bo bym był bardziej kłótliwy, ale mi to przeszło. Czas to kolejny morał, czas leczy rany, nie wiem. To... Czas leczy Interstellar. Czas leczy, tak, jakieś chorobę interstellarną po prostu. Ktoś tam mówi, że porównywanie Strażników Galaktyki do Interstellar z dupy. No właśnie nie, bo to jest Strażnicy... Albo dobra, nie będę już rzucał tego, tych... Znaczy nie, no to porównanie jest, wiesz, to takie są kompletnie inne konwencje, więc to nie wiem, co tu porównywać w sumie. Znaczy jest to... Ej, czas płynie tak samo. W jaki sposób to obeszli w Gwiezdnych Wojnach? Nie, wiesz, tak, prawda jest taka, że zasadniczo w takich rzeczach konwencja jest Bogiem, tak, że ona przeskakuje wszystko de facto. Jeżeli ona jest założenia konwencji w Strażnika Galaktyki są takie, że walić fizykę, to walić fizykę, tak, i no, prawda, możesz to przyjąć albo nie. No.
No właśnie, bo też sobie pod tym, jak teraz sobie o tym myślę, EVE Online. Tam przecież jest wspólny jeden czas. Ale na to, ten, że ty nie rozumiesz, różne... jaja z czasem się dzieją, kiedy na przykład podróżujesz z prędkością bliską prędkości światła, ale to podróżujesz dosłownie, bo jak jest, przechodzisz przez robaczą dziurę, a takie są chyba też właśnie w EVE, to ty nie podróżujesz ultra szybko, tylko idziesz na skróty i w ten sposób. To no. Prawda. Więc nie, wszystko jest okej. W Gwiezdnych Wojnach tak samo robili te skoki w podprzestrzeń, czyli tam nagle ześlizgiwali się do jakiejś tam nadprzestrzeni i wychodzili, więc nie zapieprzali tam. Obrona tej nauki w Gwiezdnych Wojnach to naprawdę jest głupi. Ale pomysł, znaczy, ja jestem sobie w stanie sobie wyobrazić jakąś tam właśnie świat przyszłości, w którym ludzie wykombinowali sobie jakiś taki sprytny kalendarz, który sprawia, że czas na wszystkich planetach jest wspólny. W sensie, my tutaj na Ziemi nie radzimy sobie trochę ze zmianami czasu i jak jest transmisja czegoś ze Stanów Zjednoczonych, to potrzebujemy jakichś dziwacznych kalkulatorów. Więc może gdzieś tam w dawno, na tę w odległej galaktyce jest wspólny czas gwiezdny na przykład. W sensie, że na przykład gdzieś ktoś na jakiejś planety się spatrzy i ktoś się drugiego pyta, która jest godzina? 17:45, tak. 46, o, to 47. Muszę przyjąć moją dzisiejszą dawkę midichlorianów i okej. Ale nie, bo to jest ważna rzecz na przykład, że w Gwiezdnych Wojnach idzie ta zasada Clarka, że odpowiednio zaawansowana technologia jest nieodróżnialna od magii. I tam po prostu mają tak zaawansowaną technologię, że no to jest uzasadnione. To jest fantasy. No spoko. Zaraz, że fantasy to jest... Nie, no to jest też taki nurt science fiction, no. I tam mają już te roboty, które są zaawansowane, że rękę można wsadzić Luke'owi, jak się odetnie i wszystko działa. Znaczy tak szczerze mówiąc, to wiesz, generalnie jakbyś przetłumaczył, ale stary temat, ile można o tym rozmawiać. Gwiezdne Wojny byś przetłumaczył na to, że to nie są roboty, tylko golemy i tak dalej i zrobiłbyś z tego science fiction i absolutnie niczego by ta historia nie straciła, wyrzucając z niej... Nie, no, tak. Więc wiesz, no, a nie da się na przykład przerobić Interstellar chociażby, które też nie jest do końca naukowe, na takie coś, żebyś to przerobił na, nie wiem, jakieś tam czasy inne i nie trzyma się to już kupy, tak? Bo tu jednak, nawet jeżeli nie wszystko się zgadza, to Interstellar jest na jakiejś nauce oparte i na jakichś pomysłach naukowych i jeżeli to wyrzucisz, przestaje mieć kompletnie sens ta fabuła. Ale jest to tylko jedna z wielu teorii naukowych. Myślę, to jest ciekawa myśl. Ha! Jakby zrobić z tego film w tym, w realiach podboju Dzikiego Zachodu i ten... Tak długo biegał za Indianami, że jego córka się zestarzała i że wrócił. I... Przypomniało mi się takie właśnie mieszanie gatunków, to mi się przypomniało... Właśnie, to jest temat braci, właściwie rodzeństwa Wachowskich. I zaraz, jak się nazywał ten ich ostatni taki wielki, wielki film? Jakiś... Atlas Chmur. Mi się to podobało. Bo to było na podstawie tej książki, która też tak mieszała gatunki, że mi się jako taki obraz to podobał. Natomiast to już stary temat. Teraz nowy, to jest, będzie nowy ich ten film Jupiter Ascending, czy coś takiego. I to będzie jakiś science fiction mówiąc... z Matrixa. No, nie słyszałem, nie interesowałem się tym. Ach, nie, bo to jeszcze jest przyszły rok. Natomiast w tym roku znowu zostanie Hobbit w 60 klatkach i... 50. 48 dokładnie, no bądźmy już. A nawet może, no. Ale to nie idę. Właśnie muszę zobaczyć. Nie, PC Master Race nie popiera. Dokładnie. Boże, PC Master Race. Zostały jeszcze takie rzeczy, oczywiście stricte konsolowe, ale już mamy niezły limit czasowy, bo były te całe pokazy z Sony. No sporo się działo tak naprawdę. Dobra, jedziemy na 20 kosmanów. Że tak... To ja mogę tylko powiedzieć, że po raz kolejny jestem absolutnie niezainteresowany następnym Uncharted. To 15 minut, co oni tam pokazali, byłem taki, no, niestety, czy to tak. Prawdziwe życie, czy 2009 rok się nie skończył? Tak, Uncharted zupełnie, ja jestem fanem tej serii, natomiast oni ją pokazali tam w tej czwórce od takiej strony, która mnie najbardziej, albo najmniej ciekawiła, znaczy, czyli strzelanka. Może jak się tam przyjrzysz grafice, to rzeczywiście jest ładniejsza, ale tak naprawdę... To jest ten zwiastun, ta prezentacja gry była strasznie nudna w porównaniu chociażby do prezentacji fragmentu z Uncharted 2, oj gdzie Boże, widziałeś tak. Walący się budynek, jakiś tam helikopter. A to nie jest tak, ja nie jestem fanem jakoś tej serii, ale że mimo wszystko po prostu najlepsza była dwójka i że dwójka była best tego, of the nie, best. Nie podskoczyła do tego poziomu. Nie podskoczyła, to prawda, ale wiesz co, znaczy... Ja na przykład powiem ci, że patrzyłem na tą prezentację Uncharted 4 w taki sposób od strony mechaniki rozgrywki, co się zmieniło, bo zmieniło się.
No jest płynniejsza dużo. Nie o to chodzi nawet, nie o to chodzi zupełnie. Chodzi o to, w jaki sposób jest skonstruowana walka, że to są mikrosandboxy, że masz przeciwników, którzy przestają cię zauważać. Ja zwracam uwagę na takie rzeczy. Tak, jest, tak. I mnie się podobało to tak naprawdę, bo... Znaczy ja się cieszę, że są ludzie, którym się podobało, natomiast mnie właśnie dla mnie... Ta gra generalnie tak naprawdę... Pokaz był nudny, zgadza się, 15 minut nudy tak naprawdę, ale jestem święcie przekonany, że bardzo fajnie będzie się w to grało. Wbrew pozorom, bo widziałem tam mechaniki, które sprawiają, że to może być fajne, mimo że to się ogląda tak sobie. Ja mam nadzieję, że wreszcie powiedzą, że Sully jest ojcem Drake'a. Czekam na to już od 3 części. Albo synem, bo mógł się jakaś na innej planecie na przykład mógł być. Tak, dzięki klątwie. Albo być może Sully i Drake to ta sama jedna osoba, bo jakaś klątwa. Albo Nathan poleciał w kosmos i wrócił i Sully jest jego synem tak naprawdę. Znaczy, nie wiem, liczę na jakieś takie, dla mnie te pomysły gameplayowe to były przede wszystkim, Uncharted niesamowicie potrafiło zaimplementować ten zmieniające się otoczenie, bo tam na przykład były takie kapitalne pomysły, ta walka na pociągu, mimo że oklepana była świetnie zrobiona w dwójce, tam był taki geniuszem, to była w dwójce ta scena, gdzie się walczyło w przewracającym się wieżowcu. To było niesamowite. I trójka mimo wszystko tam nadrobiła to, bo tam z kolei była taka scena, gdzie się walczyło na pokładzie statku, którego takiego wielkiego wycieczkowego liniowca. No. Przewracał się na boki. Tak, to też było rewelacyjne. To są świetne, takie świetne pomysły. I to właśnie od tego uderzenia zaczęli w dwójce na tym pokazie, nie? Że to był ten moment, kiedy się uciekało z tego rozwalającego się pociągu. W trójce też były fajne pomysły i właśnie w czwórce tego zabrakło. To była taka sztampa z gatunku, no idziemy korytarzykiem i potem mikroarena. Ale mam nadzieję, znaczy, że... Dla mnie pokazali najgorszą rzecz w Uncharted, czyli walkę, bo to jest coś, co mnie strasznie zaczęło nudzić w tej serii. Na początku, no wiadomo, było ok, ale z czasem któraś tam walka z kolei mnie osobiście nużyła, bo szczerze mówiąc ten system walki mi osobiście się nie podobał w tej tam ktoś pisze, muszę, w pewnym momencie muszę... już miałem taką wprawę, że tam po prostu siedziałem w tej dziupli i waliłem headshoty, a oni wychodzili i tam połowa, setka. Wiesz co, nie wiem trupów. Czy zauważyłeś, bo generalnie Uncharted, znaczy na przykład siedzenie w dziupli i strzelanie to jest faktycznie dosyć skuteczny sposób, żeby sobie tę grę zepsuć. Bo cała Uncharted bardzo mocno opiera się na ruchu, dużo bardziej niż na strzelaniu. Tak. I to jest gra, w której tak naprawdę to nie jest... To porównuje się to na przykład do Gears of War, tak? Bo tam system osłon i strzelanie to jest kompletnie inna gra, bo Gearsy się opierają na bardzo statycznym strzelaniu, z takim powiedzmy, nie wiem, półtaktycznym po przemieszczaniu się między osłonami, a Uncharted tak naprawdę bardzo mocno opiera się na tym, że ty tam skaczesz, przemieszczasz się i widać w tym nawet pokazie z Uncharted 4, że tam też jakby w to mocno poszli, bo tam jest bardzo masa, stworzona duża ilość takich połączeń jakby ruchów, które mają wpływ na rozgrywkę, czy na przykład, że tam gdzieś się skacze z czegoś i się kogoś uderza. I tak, przypomina jakieś tam Splinter Cell, nie wiem, Conviction. Ale poczekaj, mówisz... Robili jakieś takie bardziej akcyjniaka. Mówisz, że Uncharted 2 na przykład się opiera na ruchu? W walce? Wszystkie te gry się opierają na ruchu. Ale to jest takie idealne założenie, że tak byś grał. To dlaczego przeszedłem Uncharted 2 na najwyższym poziomie trudności, nie ruszając się? Wiesz, Vanquish się dla mnie opiera na ruchu, bo tam rzeczywiście poruszanie się po arenie jest satysfakcjonujące i musisz to robić, by broń zbierać i tak dalej. Ale w Uncharted? No nie widziałem tego w dwójce. Może w trójce już. Wiesz, znaczy, wiadomo, że można się ruszać, ale jeśli gra nie premiuje tego, no to jednak się nie opiera dla mnie. Wiesz co, dla mnie bardzo dużo było... jakby to powiedzieć. Dla mnie bardzo dużo to dawało. Moim zdaniem to premiowane było w tej grze, chociażby z tego względu, że tam bardzo dużo było tych ataków z bliska, które jakoś tam działały. Na i tak jakim dalej, poziomie trudności grałeś? Ja grałem na normalnym. No właśnie. Miałem męczyć się. No dobra, wiesz, jak ktoś się lubi męczyć przy grze, to nie jest, Uncharted nie jest... Właśnie tamte poziomy trudności w Uncharted, no, były problematyczne, bo faktycznie jak się grało najwyższym, to jedyną sensowną taktyką było siedzenie gdzieś tam w jednym miejscu może. I kampienie. No ale dobra, ale to troszkę na tej samej zasadzie jak granie na najwyższych poziomach trudności w Call of Duty, co jest dla mnie też troszkę pomysłem, bo oczywiście, że można sobie wtedy kampanię 6-godzinną wydłużyć do 15 godzin, tylko że, znaczy nie wiem, jak w ostatnim chyba tak już nie jest, to jest dosyć ułatwiona ta gra została, ale generalnie te Call of Duty miały to do siebie, że na najwyższym poziomie, na tym weteranie, to człowiek właściwie cały czas się czołgał za czymś, czekając aż mu dżem z twarzy spłynie. No to tylko pokazuje, że właśnie ten poziom trudności tam był trochę, nie wiem, ja bardzo doceniam gry, gdzie jak się gra na, które... No, znowu nie chcę zacząć tego tematu, ale Halo.
czyli ta seria. Tam zwiększając poziom trudności się zwiększał, poziom trudności, inteligencja wrogów się zwiększała i to nie było tak tandetnie zrobione, że zabierali, bo to jest najgorsza rzecz, co robią, co się robi, kiedy zwiększasz poziom trudności. Zabierasz tobie życie, dajesz przeciwnikom i się z nimi użerasz. Tak, tak, bo to jest bardzo sztuczne skalowanie poziomu trudności, tak. To jest złe robienie poziomu trudności. Gry, które w ten sposób to robią, należy moim zdaniem w nie grać na normalu, bo sobie po prostu człowiek psuje zabawę. Gry, no, ale które jak mają dobrze skonstruowane poziom trudności. No gry, nie, no właśnie dobrze... dajesz i dodatkowe wyzwania, no, czyli właśnie w Halo się działo tak, że dostawałeś inteligentniejszych przeciwników, oni nagle zaczęli uciekać przed granatami, zachodzić cię. I to było to. I to mówię tak bardzo ogólnikowo, bo tam dochodziło dużo takich ciekawych zjawisk, twoi towarzysze szybciej padali. Przypomniał mi się a propos Uncharted, że multiplayer też tam był i w multiplayerze rzeczywiście się widziało większy ruch i tam mi osobiście bardzo fajnie się grało w ten multiplayer, więc tak, tam się może na tym poziomie bym się zgodził, ale że rzeczywiście dało się tam fajnie grać, szybko biegać, jakieś tam ciosy wykonywać w tym biegu, ale w singlu tego kompletnie nie czułem i tak jak mówię, no dlatego jak to co zobaczyłem przy tej czwórce jeszcze bardziej mnie wydawało się męczące. No ale mówiąc o Sony, tam dla mnie najciekawszym takim zjawiskiem, czy tematem z tą firmą związanym, bo to, że tam na tym pokazie coś tam wydłubali, ogólnie niczego nie urwał i ten, ale jest ta cała taka telenowela związana z Drive Clubem. To przypomnij, to są te wyścigi, które były, kurde, jedną z głównych premier Sony na ten czas, czyli na końcówkę roku. A ta gra roku. Ciągle jeszcze nie wyszła? Proszę? Wyszła. Wyszła ta gra wyszła, to znaczy wyszła tak, że... nie działała. Nie działają takie najbardziej fundamentalne, nie działały te najbardziej fundamentalne feature'y, czyli ten właśnie tytułowy system klubów nie działał, bo to był multiplayerowy, multiplayer leżał. No i gdzieś tam była obietnica tego, że pojawi się zmienne warunki pogodowe. I właśnie przedwczoraj pojawiły się zmienne warunki pogodowe. I jak tę grę miałem już gdzieś, bo ona się okazała tytułem takim za 80 zł, żeby to było tak dla mnie szczere. Jest to prosta ścigałka, aczkolwiek bardzo ładna i z przyjemnym modelem jazdy, ale zupełnie nie mająca jak konkurować z Forzami, które są innej klasy. Tak, te warunki pogodowe to jest totalne wow. To jest coś, co... Widzę, nawet na wykopie było osobne znalezisko temu poświęcone, nie, może nie znalezisko, ale jakiś tam wpis z jakimiś gifami. I ja jestem pod olbrzymim wrażeniem, bo to jest rzeczywiście coś next genowego, jakość tych warunków pogodowych. Jest świetne. No to nic, muszę sobie zobaczyć, bo od tamtej pory jak nie działało, to nie grałem, a tylko nie grał. Też widziałem te efekty pogodowe. Bo jako tak o to mi się podobała ta gra. Mi też. Nawet, no. Fajnie się jeździ. Ja jestem może z klubu tam, nie wiem, Gran Turismo 5 na przykład dużo w to grałem, więc Drive Club teoretycznie nie powinien mi się podobać, bo w nim praktycznie nic nie ma w porównaniu do Gran Turismo. I to jest prosta gra z gatunku takich starych wyścigów, co się wydawało, że miałeś, nie wiem, przejechać wszystkie trasy i to wszystko ci oferowała. No to trochę jak tam, nie wiem, Mario Kart, no masz tam 8 turniejów i tyle i koniec. Nie ma nic ukrytego, ale to ma swój urok, no. I właśnie te efekty muszę zobaczyć sobie, bo pamiętam zwiastuny, oni to pokazywali chyba przed premierą i to tam fajnie wyglądało. I po premierze mówię, to jest naprawdę coś, ja nie wiem, będę się starał to jakoś zrobić o tym, jakiś materiał, bo te warunki Pelieton są rewelacyjne, one wyglądają lepiej niż nawet w tych Project Carsach. Świetne, jak się tam masz, raz, że są te warunki faktycznie zmienne, możesz sobie ustawić kompresję czasu, że czas Interstellar leci szybciej w twoim świecie i przez to widzisz te zmiany pogodowe, dynamiczne. Burza jest jak burza, zawieje jest jak zawieja, śnieg jest jak śnieg, prześliczne. No. A propos, bo rozumiem, że odpalałeś to, czy jeszcze nie? Nie, to nie, ja w to grałem, to z pierwszej ręki wiadomość, nie jest tak, że tutaj dobrze. Obejrzałem gameplaya. Nie gif z Reddita. Dokładnie, gif z Reddita i ten, to jest bardzo, bardzo ładne i tylko kolejnym takim cierpieniem moim jest to, że nie ma replayów, żeby się... A, ponoć mają być gdzieś tam w aplikacji chyba jakiejś mobilnej, ale nie. Zaraz sprawdzę, mam akurat tego tableta, czy coś takiego działa. Ale chciałem zapytać o to, czy te serwery rzeczywiście działają, bo... A, serwery! Tak, już można grać i ta formuła się sprawdza, bo to są szybkie, dynamiczne wyścigi. Wyścig sam w sobie trwa krótko, więc to nie jest tak, że tam, Boże, pamiętam, że są takie gry, że tam musisz grać z pasjonatami, nie? Że jak masz taki wyścig na 20 okrążeń i znajdzie się jeden debil, który będzie stawał poprzek drogi, to koniec. A tutaj to nie ma znaczenia. Tam są mechanizmy. Jest okej. Podoba mi się to. No to w porządku.
Widzę, że tak nie temat was nie ciągnie, ale tak z takich fajnych skandali z pogranicza. Jest na przykład czy tam konkurująca obecnie z Electronic Arts firma, jeśli chodzi o jakieś takie obleśne traktowanie klientów, czyli Ubisoft. I mówię o tym, no i co tam znowu oni przeskrobali? Otóż to jest w sumie, Boże, to jest takie ilustracja, a myślę, że to może być, ale jest takie powiedzenie, że dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane, ale nie wiem, czy tam są dobre chęci za tym. Ale idea jest bardzo słuszna. Chcą wydać coś, co wydaje się być strzałem marketingowym w dziesiątkę. Heroes of Might and Magic 3 HD Edition. HD? Na tablety, na komputer. 4K by dali, a nie HD. Proszę? 4K by zrobili, a nie HD. O, przyszłościowe. Ale bo to jest inny, to jest target taki tabletowy, więc jeszcze możemy wybaczyć. Ta konwencja HD się sprawdza. I tu jest tyle skandali. Na przykład pierwszym z nich jest to, że zawsze w takich sytuacjach pokazuje się, nie wiem, czy widzieliście, ale tak jak spróbujemy sprzedać tą reedycję, która ma być ładniejsza, to wypada pokazać porównanie, prawda? Mm-hmm. Wiem, do czego zmierzasz i od razu ci mówię, że jest pułapka w tym, co chcesz powiedzieć. No to okej, okay, bardzo cieszę, jak jest zwrot akcji. I Ubisoft opublikował zestawienie, jak ta gra wyglądała kiedyś i jak wygląda teraz po super reedycji i tam to kiedyś to jest... Tam są pokazane sprajty tych postaci i one są tak rozbabrane, że to widać różnicę, ale ta gra nigdy tak źle nie wyglądała. Jak to bronisz tego? Wiesz co, ja tego nie bardzo będę to bronił. To jest najśmieszniejsze w tej historii akcent polski. No powiedz. Wiesz, mianowicie, z tego co słyszałem przynajmniej, jakoś mocno tego nie weryfikowałem, ale podobno tak jest. Jest to obrazek, który tam trafił. Jest to obrazek nie stworzony przez Ubi, tylko przez kogo. Generalnie jest to chyba wrzucone przez polski Ubisoft na fanpage. Więc jest to coś, co powstało jakby u nas. Przypadkiem. I jest to prawdopodobnie jakiś błąd. Nie jest to kwestia jakiegoś bullshitu, że ktoś po prostu zrobił gówniany obrazek, żeby, prawda, coś tam oszukać ludzi. Tylko ktoś prawdopodobnie wziął po prostu, nie wiem, screeny z niższej rozdzielczości albo coś w tym stylu. Do końca nie wiem, jak to działa. W sensie widziałem zwiastun i na zwiastunie te modele postaci nie były rozmazane. W sensie wyglądały tak, jak je zapamiętałem z oryginalnych herosów. Tak, bo na zwiastunie tam zobaczyłem nic takiego nie było. Właśnie zobaczyłem to zestawienie na Reddicie, jestem taki, what? Tak, ten obrazek generalnie jest jakiegoś takiego, ja do końca nie wiem, gdzie tam było, ale jest jakiś tam właśnie, bo ktoś pisze tutaj na czacie, że jest oficjalna odpowiedź Ubisoftu, więc nie wiem, może gdzieś już to tak dokładnie, nie wiem, prawda, wytłumaczyli, skąd to się wzięło, bo mówię, to nie jest chyba oficjalny marketingowy jakby materiał Ubisoftu. Tylko... No ale to jest takie bardziej śmieszne, natomiast tam, co mi się tak średnio już podobało, to jest fakt, że oni wydają samą podstawkę tych Heroesów, oni za to chcą 50 chyba złotych. Poczekaj, to wam wkleję tę odpowiedź, bo jest dwa dodatki. No widzę, oni opublikowali już grafikę poprawną, że tak powiem chyba, tak? Oni zresztą, nie wiem, widziałem tłumaczenia odnośnie tego, dlaczego nie ma dodatków, bo było, że dostali tylko ten kod źródłowy do podstawki, tylko rodzi to pytanie, no, czy to nie będzie tak, że teraz dostali kod źródłowy do podstawki, a potem dodadzą kod źródłowy do pełnej wersji, bo ja na przykład troszeczkę cierpię z tego powodu, to jest ten taki problem. To prawda, bo ta gra to jest HD Edition Restoration of Ratio. Tak, tej podstawki, tak. Czy oni na serio tylko najpierw podstawkę to zrobią i potem będą nie, jeszcze to jest potwierdzone, wychodzi tylko części? Podstawka. Oh my god. Ale przecież tam było parę dobrych rzeczy w Armageddon's Blade i tym Shadows of Death. Nie, dlatego kupisz to rozszerzenie w wersji HD podobnie. Jezu. W sensie, ta gra na PC-cie dobrze wygląda i jedynym powodem, dla którego miałbym to kupować, no to, że dobrze będzie działało na jakimś... No nie wiem, czy bym się odważył grać to na ekranie smartfona, ale jakby na tablecie może. Ja już grałem i się gra bardzo fajnie. W dwójkę to jest taka wersja taka emulowana na Androidy i to jest zgrywane, to jest spoko. Ale... Ja próbowałem grać na telefonie w tego Open Transport Tycoon i to było traumatyczne. To była męczarnia, ale wyszła od tego, jak się ten koleś nazywał, od tych Transport Tycoonów. Sawyer, Chris Sawyer wydał potem swoją reedycję, ona była, nie licząc tego, że koszmarnie zoptymalizowana,
To była z bardzo ładnym interfejsem i była spoko. W razie ta gra też się nadaje do gry na grę tabletową. Natomiast ci Hiroshi przypominają o tym problemie, że nie wiem, ile można płacić za grę, co to w ogóle, w którą się już raz kupiło. Nie wiem, jest takie coś jak kopiowanie na użytek domowy. Nie wiem, czy jak ja sobie grę przerobię na użytek domowy, to bo to chyba mogę zrobić, to... nie wiem, to za to nie płacę. I tutaj jest taka coś, że nie wiem, wychodzi edycja na tablety i to nie wiem, mi się wydaje, że nie powinni... Ostatnio znaczy, wiesz, znaczy to tak to jest kasus argumentu, czemu masz płacić za wersję HD na PlayStation 4 GTA 5, tak? Tak. W sensie płacisz za pracę ludzi, którzy dokonali konwersji, żeby ci działało na innej platformie. Nie no, okej, GTA i rozumiem takie rzeczy, kiedy widzę różnice i w ogóle jestem szczęśliwy, ale na przykład w tym przypadku tej różnicy nie widzę. Zawsze można się tam kłócić, że ty nie widzisz różnicy, ale mimo wszystko była jakaś praca. Albo chciałbym, żeby to było docenione, że kupiłem grę na kilku platformach i nie wiem, no coś, żeby tam choćby jakaś zniżka czy kuponik na 5%. Taki miły, mały akcent. Bo ostatnio się przejechałem na XCOMie, którego kupiłem na PC-cie. Potem kupiłem też na Androida i nagle się okazało, że wyszedł dodatek też z PC-ta, czyli że jest w ogóle niekompletna edycja na Androidzie, ale trzeba ją, jest standalone, czyli muszę ją kupić jeszcze raz, a to są niemałe kwoty. Rozumiecie problem i teraz... Przykro mi, ale gry to biznes. Moim zdaniem kilka, wiesz, gierek z reflinków i będziecie stać dokładnie na nową edycję. A to nie o to chodzi, to właśnie, ja to rozumiem, że ja to pewnie kupię, bo niestety no, jestem głupim sympatykiem i bardzo mi służyło to granie na tablecie. Tyle tylko, że tak właśnie, no to jest to, o czym mówiłem, wyzwanie dla mnie jako, co mogę zrobić, jak uwrażliwić twórców. Czy ej, ale to oznacza, że mapy, które stworzyłem do Heroes of Might and Magic w 2000 roku, po prostu teraz też będą w HD. O kurczę. Po prostu taka reedycja w latach. No. Oh my god, na 15-lecie znaczy, po prostu stworzenia. Ja tutaj poczytałem generalnie o tym oświadczeniu i widzę, że to jednak nie był, to jednak chyba jakiś globalny błąd Ubisoftu był, więc... Nie śmiejemy się z tego, to był śmieszny błąd. To tak, że oni chyba pomieszali grafiki ze sprite'ów z mapy ze sprite'ami z pola bitwy trochę chyba. Może tak, też jak patrzę na nową grafikę jakąś. Na regionalnej Ubisoftu jakieś kalumnie, ale no, widzę tutaj, że to jakieś tam, a nie wiem, generalnie wygląda to dziwnie. Nie wiem, mnie to szczerze mówiąc ten remake nie interesuje też tak poza tym, bo ja już się w tą grę też jakiegoś czasu zdążyłem się z nią zmęczyć w liceum. I tak jak widzę, że... Nie wiem, nie czuję tych gier, które jednak mimo wszystko gdzieś tam miały tą rozgrywkę stworzoną dawno, dawno temu i jakoś już troszkę przyzwyczaiłem do czegoś innego i do takich trochę innych rozwiązań i... Znaczy wiesz co, akurat moim zdaniem ci Hiroshi pod względem takiej mechaniki sterowalności bronili. W sensie to nadal jest bardzo intuicyjne i po prostu to dobry interfejs. Ja powiem więcej, odpalałem tych Hiroshów trójkę, bo jest bardzo, w ogóle chyba GOG... Pewnie już wykorzystał. Bardzo tanio można było kupić teraz tą trójkę full edycję z każdymi dodatkami. No wiesz, teraz wartość Herosów na GOGu po prostu spadła, no nie wiem, na jednego centa, tak? Ale w każdym razie można sobie kupić. Ja to odpalałem na tablecie takim z Windowsem, gdzie działa i jest w ogóle super. I ta gra w ogóle działa tak, jakby była napisana pod tablety, bo ikony są duże, bardzo się wygodnie gra, ona się nie zestarzała. Muszę to przyznać. Jak ktoś się nie dziwię tym ludziom, którzy nadal w to grają pod tym względem, że gra się nie zestarzała, dziwię, że im się nie znudziła, natomiast no jest sens wydawania tego teraz, zwłaszcza no, w ten sposób. Tak. Myślę, że coś ściągnąć, bo tam tematów jest, ale nic się nie stanie, jak pociągniemy je, że zostaną na przyszły tydzień, zwłaszcza, że teraz powoli chyba się, żadnych skandali nie będzie, nic się będzie pewnie... Oj, nie mów hop. Spodziewałeś się teraz jakichś skandali? Są, a miało nie być. Ej, teraz więc... ja mam wrażenie, że od 2 miesięcy po prostu nastąpiło jakieś takie przebudzenie opinii publicznej związanej z grami i non stop są jakieś skandale. No zaraz, no wymienię. Takie, co? Ja bym takie, takie bardzo prokonsumenckie skandale, w sensie konsumenci się przebudzili, domagają się jakichś rzeczy. Czego tam się domagali? Ja teraz bardziej, że bardzo dużo ludzi spartaczyło swoją własną pracę i zrobiło rzeczy, które są poniżej pewnych jakichś, nie wiem, jakiegoś progu i ludzie się przebudzili. Rzućcie konkretnie, ja jestem teraz zagubiony już zupełnie tak.
No, no na wiesz, przykład no. To jest na przykład taka rzecz naszego podwórka, czyli zwiastun trzeciego Wiedźmina, który jakby ukazał się tam w sobotę, a dopiero w poniedziałek była ta informacja o... Ja chyba go nawet nie widziałem. Premiery. Widziałem ten ostatni z pola bitwy, to intro, które robił chyba znowu Bagiński i reszta. No tak, tak, tak. No ale to wiesz, to nie był filmik robiony przez CD Projekt, tylko to był film animowany, robiony przez zewnętrzne studio. I gdzie tam te przebudzenia są w tej sytuacji? Ale oni wypuścili taki zwiastun na gameplayu zrobiony i nie wiem, ja go obejrzałem, mi się podobał, ale ten zwiastun wywołał po prostu taki gigantyczny shitstorm na forach poświęconych Wiedźminowi. Czemu się ludzie bulwersują? Co i tam po prostu... Bo teraz po prostu jest masa osób, która jakby jedzie na temacie z Watch Dogsami pod tytułem hur, dur, dur, przez te konsole nasze gry wyglądają brzydziej, tak? I wreszcie, w sensie to jest dla mnie bardzo dobre, wreszcie ludzie zaczęli porównywać dzięki po prostu magii sygnału HD płynącego z ich YouTube'a, porównywać zwiastuny i do po prostu kolejne, jak się zmienia. No i oczywista prawda game developmentu jest taka, że na początku robisz, po prostu tak. pokazujesz grę na roboczym kompie, gdzie nic nie jest zoptymalizowane i wygląda super, no a potem ciachasz, żeby poszło na wszystkim. Nie wiem, we mnie się rodzi taka potrzeba i czekam, aż w końcu zacznie kipieć, żeby powiedzieć tym debilom, bo to, znaczy, nie, ja, okej, użyłem zbyt mocnego słowa, ale tym ludziom, którzy tak nagle, oni idealizują przeważnie, bo jest to zjawisko, to się też łączy często z tym, że mówią, że Boże, że dzisiaj się tak gry te patrzuje, a kiedyś były takie idealne i chciałbym, najbardziej chciałem zrobić taki show na żywo, że wziąć tych takich ludzi, to było w ogóle takie marzenie, że spojrzeć w twarz tym ludziom, co piszą komentarze, ale to jest ciężkie do spełnienia, i posiadać takich ludzi i na przykład oni tak idealizują te stare gry, że kiedyś były takie bezbłędne, i kazać im grać w tego FIFA, tego złodzieja pierworodnego, gdzie tam można było te ciała przepychać przez kurde drzwi, robić takie bzdury, albo Deus Exa, gdzie gra była tak zbugowana, że po prostu brak słów. O Jezus, tak. Tak, no i była. Kiedyś nie miałeś jak tego spaczować, bo nie wiem, gra wychodziła, ci nie miałeś internetu, no i grałeś. Nie, no grałeś, przychodziłeś to przecież, albo przygodówki. Pamiętam, było to ktoś Riddle of Master, czekaj, zaraz, nie, to się nazywał Believe It or Not, Replay, coś tam. To ktoś nazywał Replay, to jakieś show amerykańskiego i tam był błąd w przygodówce, który uniemożliwiał go ją ukończyć. Wiem, że dystrybutor w Polsce, nie wiem, kto to był, mówił, że tam można u nich ewentualnie dyskietkę dostać z patchem. Błagam, że tam były te gry, były tak zbugowane koszmarnie. Do dzisiaj pamiętam te idealne systemy, bijatyki, Tekkeny, gdzie tam były przecież jakieś nieskończone kombosy. I jak słyszę tych ludzi, którzy mówią, że jej, tutaj nagle... Jeszcze jest pewna jakaś taki brak w ogóle totalnej świadomości tego, jak tak naprawdę to wszystko funkcjonuje, bo przecież gry dzisiaj mają poziom komplikacji jakby grafiki, fizyki, wszystkiego. Taki, że te wszystkie rzeczy, które były stare, to one są śmieszne w porównaniu do tego, co dzieje się dzisiaj. Tak, Wiedźmin pewnie waga plików postaci Wiedźmin, jednej postaci z trzeciego Wiedźmina pewnie przewyższa po prostu połowę kultowych gier z lat 90. razem wziętych, które graliśmy na dyskietkach. To jest raz, ale poza tym nawet wiesz, wszystkie systemy, które funkcjonują, to jak w jaki sposób interakcje chodzą postacie między sobą i tak dalej, jak jest sztuczna inteligencja wpisana, to są rzeczy, które są jak zupełnie innej półki dzisiaj. Nie no, oczywiście, te gry są super złożone. I jakby nie ma nawet takiej opcji, żeby tego typu grę w takim czasie, w jakim się w tej chwili oczekuje od twórców gier, wypuścić, żeby ona nie miała żadnych bugów. Nie da się takiego dużego produktu w ten sposób wykonać i to się właściwie nie zdarza. Zauważcie, że gry sandboxowe na przykład zawsze mają błędy. Absolutnie, no to przecież wszystko wychodzi. To znaczy, ja jestem tacy zdziwieni, że na przykład te gry się tak długo robi, zwłaszcza te właśnie, co mówiliśmy, early accessy, te wczesne dostępy. A jak się przypomni, jak to dawniej było, przecież to całe Another World to zgra na 20 minut. Bądźmy szczerzy. Czy wiesz co, Another World przechodziłem, pamiętając dosyć dobrze tę grę, jak wyszła ta wersja edycja. Na 15-lecie. I ona, jak się ją dobrze zna i w miarę pamięta, to tak przechodzi się ją w 3-4 godziny. Nie, no krócej, bo wiem, że ten godzinę przejdziesz. Half-Life'a można przejść pół godziny, jak się człowiek postara. Nie, dobra, no, ale spoko, komfortowo. 3 godziny mi się wydaje, że to jest taki max. Ale mniejsza z tym. I wiesz, to jest taka króciutka gierka, a ten Eric Chahić, jak to się wymawia, on to robił 2-3 lata. Więc to jakieś tam oddaje, no to nic się nie zmienia, to jest prościutkie ten. I takich dziwią te czasy produkcyjne, albo to GTA 5, które tam milion osób pracowało, kosztowało fortunę.
Nie wiem, czuję taką powoję, taką misję edukacyjną, żeby im tłumaczyć jednak, że nie, to nie jest tak, jak myślisz. Bo widzę, że ludziom brakuje tego takiego postępu, w sensie nie wiem, do czasów tych konsol poprzedniej generacji, tych PSX, trójek i Xboxów, to wszystko było tak łatwo podwoić w tych grach, bo w sensie, że rozwijała się technologia. Większe przyspieszenie sprzętu, rozwoju tak, sprzętu, było dużo większe przyspieszenie, tak. Rzecznie, bo tam nakład pracy nadal, jak robiłeś jakiś, załóżmy, nie wiem, figurkę, szczegółowość tych gier była ograniczona przez sprzęt i nagle w sumie wychodzi na to, że można zrobić super złożone gry, tylko problemem jest po prostu, ile pracy trzeba włożyć, żeby to odwzorować. No jak tutaj nagle się okazuje, teraz ten asasyn, nie? Na którego wszyscy psioczą, ale przecież to miasto jest odwzorowane doskonale i to się tylko, jak słyszę w jakichś takich środowiskach niezwiązanych z tymi grami, jak to bardzo właśnie, ile pracy w to poszło, żeby tam gdzieś ktoś mi, jakieś biuro architektoniczne mi mówiło, że tą katedrę Notre Dame siedzieli 3 lata jacyś tam, jakieś studio, żeby to ogarnąć i w ogóle, no więc... Masakra. No dobra, w którego kosmana już weszliśmy? Dużego. Boże, to jest tak, nie wiem, pytanie, czy kosman siedzi na orbicie tej planety? Interstellarny kosman. Myślę, że jesteśmy w okolicach 7. Okej, okay, ja jednak muszę iść spać. Bardzo mi się nie podoba, że tak zdecydowanie podszedłeś. Dobrze, to nie możemy Konrada zostawić, nie, być tacy nielojalni i niekoleżeńscy, że my będziemy się tu jeszcze dobrze bawić, a Konrad pójdzie spać. Tylko no, możecie się dobrze bawić, jak ja będę spał. A to nie, to chodzi o to, żebyśmy się razem dobrze bawili. Brzmi, jakbyśmy mieli spać w jednym łóżku albo coś takiego. Konrad idzie, to wszyscy muszą być. Bylebyście mnie obudzili, więc bądźcie delikatni. Gasimy światło. I to ten. Dziękuję panowie za ten wieczór. Mam nadzieję, że tam słuchaczom udało się coś wyciągnąć z tego tutaj długiego strumienia świadomości wielu osób. No ja mogę za to zapewnić, że będzie teraz lepiej, jeśli chodzi o częstotliwość, bo mi się tutaj dużo przestaje powoli żreć gruz, więc Root Sandstorm skończył się w twoim mieszkaniu. Tak, i mam co jeść. Tak i więc teraz tym optymistycznym akcentem. Dwa razy dziennie? Proszę? Dwa razy dziennie teraz. Nie jest źle. Boże, dwa razy dziennie mówisz odnośnie tego krokietu. Nie, to jest dobry motyw, by się z wami pożegnać. Dziękuję wam więc serdecznie. Życzę wam miłej nocy. Dobranoc. Dobranoc. Dzięki też. Cześć. Cześć. Cześć.